oficjalnie obrady dzisiejsze. Chciałabym bardzo prosić Państwa o uczczenie minutą ciszy Ludwiki Wujec. Myślę, że nikomu z Państwa nie muszę opowiadać, kim była Ludwika Wujec, jaka jest stoi za nią historia. Kilka osób z nas znało ją, niektórzy dobrze, ponieważ poza tym, że była działaczem opozycyjnym, działaczką opozycyjną, to również była działała w samorządzie. Bardzo będzie jej brakowało. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, chciałabym w tym momencie otworzyć piątą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Witam Pana Prezydenta i Panią Prezydent, witam Pana Dyrektora, witam Panią Sekretarz, witam wszystkich Państwa Radnych oraz mieszkańców obecnych tutaj na sali, ale też wszystkich, którzy śledzą i słuchają nas za pomocą komputerów, telefonów i innych urządzeń mobilnych. Chciałabym poinformować, że 29 maja zostało Państwu przekazane mailem zawiadomienie o sesji, natomiast materiały zgodnie ze złożoną deklaracją zostały dostarczone do skrytek oraz zamieszczone w programie e-sesja. Przechodzimy zatem do procedowania. Czy ktoś z Państwa Radnych lub przedstawicieli prezydenta chciałby zgłosić wniosek do wprowadzenia do porządku obrad? Widzę, że się zgłasza pani prezydent. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja proszę o zdjęcie z proponowanego porządku obrad następujących projektów uchwał. Projektu uchwały w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących przy ulicy Burakowskiej i ulicy Młocińskiej, druk nr 3622. Prosimy o zdjęcie z powodu wycofania wniosku przez inwestora, więc to jest bezpodstawne wprowadzenie. I kolejnego wniosku, projekt uchwały w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji na realizację programu promocji zdrowia WAWA-TUSY, trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w Warszawie, druk nr 55, i to jest w tej chwili siódmy punkt proponowanego porządku obrad. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Figura, zapraszam. Szanowni Państwo, chciałbym wnieść do porządku obrad punkt w brzmieniu informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy na temat trybu przygotowania załącznika do zarządzenia nr 822/2004 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Z doniesień prasowych wynika, że ten załącznik został przygotowany przez podmiot zewnętrzny, czyli prawo jest stanowione poza Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, co jest bardzo bulwersujące. Poza tym z doniesień prasowych wynika, że w przygotowaniu tego załącznika uczestniczyła osoba, która była wcześniej zatrudniona w mieście stołecznym Warszawa, a sam tryb wyboru podmiotu, który przygotował ten załącznik, budzi duże kontrowersje. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy to jest prawda, bo jeżeli prawo ma być stanowione poza Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, to są standardy zupełnie dla nas nie do przyjęcia i kompletnie niespotykane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Renata Niewitecka.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, bardzo proszę o zdjęcie z proponowanego porządku obrad projektu uchwały z druku nr 21. To jest w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Zdjęcie wynika z tego, że procedujemy taką samą uchwałę w druku nr 28. Ponadto druk nr 21 nie ma stosownych podpisów. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Pan Dariusz Figura, jak rozumiem, ad vocem. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, głos przeciw. Jak widać, druk 21 ma numer niższy niż druk 28, w związku z tym został zgłoszony jako pierwszy w tej kadencji. Nie rozumiem zupełnie standardów, kiedy sam Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie jest w stanie wydać opinii do druku, który wpływa dostatecznie wcześnie, a druk Pana Prezydenta bardzo spóźniony, ma jakąś ścieżkę priorytetową. Nasz projekt uchwały jest projektem korzystnym dla mieszkańców, dlatego że wprowadza bezterminową obniżkę opłat w przeciwieństwie do druku przygotowanego przez Prezydenta i naszym zdaniem powinien pozostać w porządku sesji. Dziękuję. Pan Jarosław Szostakowski, zapraszam. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, w imieniu Grupy Radnych chciałbym zgłosić wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał w sprawie delegowania Radnych Miasta Stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Stołecznego Warszawy, drugą uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Stołecznego Warszawy i trzecią w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Generalnie tak, jeżeli chodzi o pierwszy projekt uchwały, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Stołecznego Warszawy jest komisją działającą przy prezydencie, jest związana z realizacją jego zadań jako starosty powiatowego. Również zasiadają w niej radni. W imieniu grupy radnych zgłaszam dwie kandydatury państwa radnych Magdaleny Roguskiej i Tomasza Sybilskiego. Kwestie dotyczące zmiany liczby członków prezydium i wyboru tego członka, tak jak to było wtedy, kiedy na pierwszej naszej sesji podejmowaliśmy uchwały, ja wtedy wspominałem o tym, że będziemy wnioskować o rozszerzenie prezydium, że trwają konsultacje międzyklubowe w tej sprawie, one się zakończyły. I w związku z tym to zgłaszamy wprowadzenie do porządku obrad tych dwóch uchwał. Dodatkowo, korzystając z okazji, chciałbym wygłosić głos przeciw wnioskowi zgłoszonemu przez pana radnego Dariusza Figurę. Generalnie rzecz biorąc, ta sprawa może być interesująca, ale jest to zbyt szczegółowa sprawa, żeby omawiać ją na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, w moim przekonaniu. Ja uważam, że jest to kwestia na zapytanie radnego, ewentualnie również może zostać omówiona na właściwej komisji. Myślę, że w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy powstaje bardzo dużo różnego rodzaju projektów, uchwał, zarządzeń i zajmowanie się jednym szczegółowym, jakby to jest zbyt drobna sprawa, żeby kierować ją na Radę Miasta Stołecznego Warszawy, nawet jeżeli politycznie w kampanii może być dla któryś radnych interesująca. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Figura.
Szanowni Państwo, tak jeden głos przeciw i trochę adwocem generalnie. Panie Przewodniczący, skoro to zarządzenie jest tak marginalne, dlaczego było jednym z pierwszych zarządzeń podpisanych przez prezydenta? Panie Przewodniczący, był głos przeciw. Głos przeciw wprowadzeniu punktów dotyczących Komisji Bezpieczeństwa Prezydenta. Jest to kolejny przykład stosowania standardów nieprzystających do współpracy w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Dwie osoby z Koalicji Obywatelskiej. Jest to dla nas nie do przyjęcia, jest to kolejna taka praktyka. Jeśli chodzi o wiceprzewodniczących, to tak jak deklarowałem, my poprzemy ten projekt. Uważam, że Lewica powinna mieć swego przedstawiciela, ale również Prawo i Sprawiedliwość powinna mieć swego przedstawiciela Prezydium Rady. Dziękuję. Dziękuję. Pani Agata Diduszko-Zygleska, zapraszam. Szanowni Państwo, ja tylko chciałam zapytać Panią Prezydent o uzasadnienie zdjęcia tego druku dotyczącego treningu umiejętności społecznych dzieci. Dziękuję. Pani Dyrektor, bardzo proszę. Dzień dobry. Kwestie organizacyjne. Ta uchwała będzie 4 lipca procedowana na sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Szostakowski. Panie Przewodniczący, ja bardzo przepraszam tytułem uzupełnienia, bo zapomniałem powiedzieć. Wybór przewodniczący i kwestie z tym związane bardzo bym prosił, żeby były rozpatrywane na początku sesji. Skład komisji może być oczywiście na końcu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie mam dalszych zgłoszeń, zatem przechodzimy do kolejnych. Ile? Proszę Państwa, w związku z tym, że jest sporo zgłoszeń, biuro potrzebuje 10 minut, czyli 10:40 się spotykamy, 10 minut przerwy. Jesteśmy w punkcie przyjęcie porządku obrad. Mam jeszcze sygnał od ratusza, tak? Pani dyrektor? Pani dyrektor jeszcze chciałaby coś zgłosić? To ja zapraszam. Szanowni Państwo, chciałabym jeszcze zgłosić uchwałę w sprawie delegowania delegata Miasta Stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Zgromadzenie rozpocznie nową kadencję 18 czerwca, więc stąd pilna potrzeba. Dziękuję. Bardzo Pani Dyrektor dziękuję, poproszę. I w takim razie w związku z tym, że nie mamy już dalszych zgłoszeń, to przechodzimy do głosowania poszczególnych punktów, czy przyjmujemy je do porządku obrad, czy też nie. Pierwszy wniosek zgłoszony przez Panią Prezydent Aldonę Machnowską-Góra o zdjęcie druku 3622. Chodzi o inwestycję mieszkaniową i wycofany wniosek przez inwestora. Kto z Państwa jest za zdjęciem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 53, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Zdjęliśmy. Kolejny wniosek, również zgłoszony przez Panią Prezydent, dotyczy druku 55. Pani Dyrektor wyjaśniała, że ten punkt będzie stawał na kolejnej sesji. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego punktu z dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0. Bardzo dziękuję. Zdjęliśmy. Kolejny wniosek zgłoszony przez pana radnego Figurę o wprowadzenie informacji w sprawie trybu przygotowania załącznika do zarządzenia. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 17, przeciw 36, dwie osoby się wstrzymały.
nie wprowadziliśmy tego punktu. Kolejny wniosek zgłoszony przez panią przewodniczącą Renatę Niewitecką o zdjęcie projektu uchwały z druku 21. Kto z państwa jest za zdjęciem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 42, przeciw 13, 0 osób się wstrzymało. W związku z tym zdjęliśmy ten punkt z dzisiejszych obrad. Kolejny wniosek, pierwszy z trzech zgłoszonych przez pana przewodniczącego Jarosława Szostakowskiego o wprowadzenie uchwały w sprawie delegowania radnych Miasta Stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Stołecznego Warszawy, druk nr 93. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 41, przeciw 13, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Ten punkt zgodnie z propozycją pana Szostakowskiego umieszczamy na końcu sesji, znaczy na końcu punktów merytorycznych oczywiście. Kolejny wniosek o wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Kto z państwa jest za przyjęciem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 55, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przyjęliśmy i proponujemy, żeby ten wniosek był od razu po przyjęciu protokołu, ten projekt uchwały. I kolejny. W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady, druk nr 95. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Jako kolejny po przed chwilą wprowadzonym. I ostatnia propozycja wprowadzenia pod dzisiejsze obrady uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie desygnowania delegata Miasta Stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 42, 0 przeciw, 13 osób się wstrzymało. Dziękuję. Przyjęliśmy, wprowadzimy to na jako ostatni merytoryczny punkt dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję. W tym momencie przyjęliśmy przynajmniej w tej chwili porządek obrad 5. sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Przystępujemy do przyjęcia protokołu obrad 1. sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Chciałabym państwa poinformować, że do projektu protokołu nie wpłynęły żadne uwagi. Zatem poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu 1. sesji. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 44, przeciw 0, 11 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Proszę państwa, przechodzimy teraz do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Stołecznego Warszawy, druk nr 94. Oba czytania tego projektu będą miały miejsce na sesji. Przypominam, że zgodnie ze statutem wszystkie poprawki, autopoprawki można zgłaszać tylko podczas pierwszego czytania w formie pisemnej.
Otwieram pierwsze czytanie i zapraszam pana przewodniczącego Jarosława Szostakowskiego, który przedstawi projekt uchwały w imieniu wnioskodawców. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, uchwała zmienia liczbę wiceprzewodniczących w Radzie Warszawy, ustala nową liczbę wiceprzewodniczących na 3. To jest maksymalna dopuszczalna ustawowa liczba wiceprzewodniczących. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, to ja będę starał się na nie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan Dariusz Figura zgłasza się w ramach wystąpienia klubowego. Rozumiem też, że już koalicja wystąpienia klubowego nie zgłasza. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, my poprzemy zarówno ten projekt uchwały, jak i następny w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego czy wiceprzewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Uważamy, że w ramach standardów demokratycznych w Warszawie każdy klub, w szczególności również wicemiasto jest nasze, razem powinno mieć wiceprzewodniczącego Rady. Te standardy łamie oczywiście nie Lewica, tylko Klub Koalicji Obywatelskiej. Po raz pierwszy w historii najnowszej samorządu największy klub opozycyjny ma nie mieć wiceprzewodniczącego czy wiceprzewodniczącej Rady. Jest to dla nas po prostu skandaliczne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy Lewica, wystąpienie klubowe? Dziękuję. W takim razie widzę również, że nie ma żadnych zgłoszeń w ramach wystąpień indywidualnych. Zamykam pierwsze czytanie. Przystępujemy do drugiego czytania projektu uchwały. Czy są zgłoszenia w ramach wystąpień klubowych, indywidualnych? Nie widzę. Zatem proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy i przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, druk nr 95. Obydwa czytania projektu uchwały będą miały miejsce na sesji. Przed rozpoczęciem pierwszego czytania pragnę państwu przypomnieć, że zgodnie z postanowieniami artykułu 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wybór wiceprzewodniczącego Rady następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym, wobec czego konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej na potrzeby tego głosowania. Przypominam też, że zgodnie ze statutem wszystkie poprawki, autopoprawki można zgłaszać tylko podczas pierwszego czytania oraz że należy zgłaszać je na piśmie. Otwieram pierwsze czytanie. W imieniu wnioskodawców projekt uchwały przedstawi pan przewodniczący Jarosław Szostakowski. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ten projekt uchwały jest realizacją przyjętej przed chwilą przez Radę uchwały. Ponieważ zmieniliśmy liczbę wiceprzewodniczących, trzeba wybrać dodatkowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, będę starał się na nie odpowiedzieć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zgłoszenia w ramach wystąpień klubowych i zgłoszenie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz do składu komisji skrutacyjnej. Przy okazji chciałabym poprosić, żeby do składu komisji skrutacyjnej zostały powołane co najmniej 3 osoby. Czy klub Koalicja Obywatelska chciałby zgłosić jakąś osobę? W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej do komisji skrutacyjnej zgłaszam panie radne Ewę Jancza, Sandrę Spinkiewicz i Iwonę Wujastę. Bardzo dziękuję. Klub Prawo i Sprawiedliwość nie zgłasza nikogo. Klub radnych Lewica, Miasto jest nasze, razem. Tak, pan Jan Mentzfel, tak? W imieniu klubu chciałem zgłosić na stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Warszawy, radną Melanię Łuczak. Nie wiem, czy teraz jest moment, żebym ją przedstawił, czy od razu, czy... Tak, wydaje mi się, że to jest dobry moment. To ja wyjdę. Bardzo proszę. Szanowni państwo, chciałbym przedstawić krótko radną Melanię Łuczak, którą dzisiaj zgłaszamy
w imieniu naszego klubu na stanowisko wiceprzewodniczącej Rady Warszawy. Melania, może najpierw, z wykształcenia jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, projektantką graficzną i pracuje również w zawodzie jako projektantka, prowadzi własne przedsiębiorstwo. Jako mieszkanka Warszawy od 2014 roku działa aktywnie, na początku jako członkini Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, zmieniając oddolnie przede wszystkim swoją dzielnicę, w której mieszka, czyli Mokotów. Później w 2018 roku uzyskała mandat radnej dzielnicy Mokotów i była jedyną radną niezależną w tej Radzie Dzielnicy, największej dzielnicy w Warszawie, jedną z najbardziej aktywnych radnych w tej Radzie Dzielnicy, drugą pod względem chociażby liczby interpelacji, ale też wielu interwencji, i dała się poznać jako radna bardzo zaangażowana, otwarta na dialog z różnymi opcjami politycznymi, ale też z przede wszystkim mieszkankami i mieszkańcami Warszawy. I w 2024 roku Melania zdobyła mandat radnej Mokotowa, z Mokotowa, radnej Warszawy, uzyskując 8200 głosów. Wybór Melanii na wiceprzewodniczącą Rady to nie tylko wybór radnej, która dała się poznać jako bardzo zaangażowana, rzetelna i otwarta na dialog, ale też, co myślę, że może być pierwszym taką sytuacją w historii Rady Warszawy, będzie to radna bezpartyjna, która będzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady, radna reprezentująca niezależne Stowarzyszenie Mieszkanek i Mieszkańców Warszawy, czyli Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Ruch Miejski. Więc myślę, że byłby to ciekawy moment w historii Rady Warszawy, kiedy to przedstawicielka niezależnego Stowarzyszenia Mieszkańców zasiądzie w prezydium Rady Warszawy i będzie mogła również współprowadzić obrady. Także zachęcam Państwa do poparcia kandydatury Melanii Łuczok na wiceprzewodniczącą Rady Warszawy. Dziękuję. Panie radny, czy zgłaszacie Państwo kogoś do komisji skrutacyjnej? A do komisji skrutacyjnej zgłaszamy kandydaturę Martyny Jałoszyńskiej. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę. Czy to są wszyscy kandydaci na funkcję wiceprzewodniczącego, wiceprzewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy? Nie widzę dalszych zgłoszeń, zatem chciałabym zapytać panią Melanię Łuczak, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Tak, zgłaszam gotowość. Dziękuję bardzo. Natomiast mamy cztery osoby zgłoszone na członków, a właściwie członkinie komisji skrutacyjnej, więc będę wymieniała po kolei i bardzo też proszę o odpowiedź do mikrofonu, czy panie się zgadzają na pracę komisji skrutacyjnej. Pani Ewa Janczar. Następna jest pani Sandra Spinkiewicz i Iwona Wujastyk i pani Jałoszyńska Martyna. Ewa Janczar, zgadzam się. Sandra Spinkiewicz, zgadzam się. Iwona Wujastyk, zgadzam się. Czy jest z nami pani Martyna Jałoszyńska? Musi się zgodzić. Znaczy ja rozumiem, że państwo się za nią zgadzacie, to bardzo miłe. Zgadzam się. Dziękuję ślicznie. Zamykam pierwsze czytanie i przystępujemy do drugiego czytania projektu uchwały. Czy są zgłoszenia w ramach wystąpień klubowych? Nie widzę. Czy są zgłoszenia w ramach wystąpień indywidualnych? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie powołanie komisji skrutacyjnej w składzie pani Ewa Janczar, pani Sandra Spinkiewicz, pani Iwona Wujastyk i pani Martyna Jałoszyńska. Kto z państwa radnych jest za takim składem komisji skrutacyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, zamykam głosowanie. Informuję, że za powołaniem komisji skrutacyjnej w przed chwilą wymienionym składzie było
za 51, przeciw 0 i 2 osoby się wstrzymały. Zatem Rada powołała komisję skrutacyjną. Ogłaszam teraz 15-minutową przerwę w obradach w celu... Nie, to chyba jest... Aha, bo to jeszcze karty. No to 15 minut. W celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej i przygotowania przez nią kart do tajnego głosowania. Tak, 11.20, zapraszam wszystkich Państwa z powrotem. Pani radna przewodnicząca, zapraszam i proszę przedstawić nam, znaczy pani przewodnicząca komisji skrutacyjnej, zapraszam i proszę o przedstawienie zasad głosowania tajnego, a następnie proszę komisję o jego przeprowadzenie. Szanowni Państwo, przedstawię zasady głosowania tajnego przy wyborze wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przypadku, gdy mamy jednego kandydata, w zasadzie jedną kandydatkę. Głosowanie jest tajne. Głosowanie odbywa się przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, to jest 30 radnych. Komisja skrutacyjna wydaje radnym karty do głosowania według alfabetycznej listy obecności, a radny podpisem potwierdza pobranie karty do głosowania. Po wypełnieniu karty do głosowania radny wrzuca kartę do urny. Na karcie do głosowania obok imienia i nazwiska kandydata umieszczone są wyrazy za i przeciw. I przy każdym z tych wyrazów jest kratka. Radny głosuje poprzez postawienie znaku X w jednej z kratek. Oddanie karty czystej bez postawienia znaku X w żadnej z kratek oznacza głos nieważny. Postawienie znaku X w obydwu kratkach oznacza głos nieważny. Kandydat zostaje wybrany przy zachowaniu bezwzględnej większości głosów radnych, ważnych. Komisja skrutacyjna sporządza protokół, w którym podaje wyniki głosowania tajnego. Komisja skrutacyjna odnotowuje w protokole wszelkie zdarzenia odbiegające od ogólnie przyjętych norm mające miejsce w trakcie przeprowadzenia wyborów. I w tej chwili pani radna Iwona Wujastyk będzie Państwa wyczytywać. Państwo będziecie składać podpis na karcie i po złożeniu podpisów pani radna Ewa Janczar będzie wydawała karty do głosowania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, odczytuję alfabetycznie wszystkich radnych. Pani Anna Auksel-Sekutowicz. Pan radny Maciej Binkowski. Pan radny Tobiasz Bocheński. Pani radna Agnieszka Borowska. Pan radny Mariusz Budziszewski. Pan radny Jacek Cieślikowski. Pani radna Patrycja Czerska. Pani radna Agata Diduszko-Zyglewska. Pan radny Dariusz Figura. Pan radny Filip Frąckowiak. Pani radna Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska. Pani radna Magdalena Gogol. Pani radna Kamila Gołębiowska. Pan radny Tomasz Herbich. Pani radna Marta Jabłońska. Pani radna Marta Jałoszyńska. Przepraszam, pomyliłam imię. Pani Martyna Jałoszyńska.
Pani radna Ewa Janczar. Proszę o złożenie podpisu. Pan radny Jarosław Jóźwiak. Pan radny Marcin Kluś. Pani radna Agata Korc. Pan radny Damian Kowalczyk. Pani radna Sylwia Krajewska. I pani radna Renata Królak. Pani radna Joanna Krzemień. Pan radny Paweł Lech. Jeszcze nie. Pani radna Dorota Lutomirska. Pani radna Melania Łuczak. I pani radna Elżbieta Łaniewska. Pani przewodnicząca Ewa Malinowska-Grupińska. Pan radny Michał Matejka. Pan radny Piotr Mazurek. I pan radny Jan Mencfel. Pani radna Beata Michalec. Pani radna Agnieszka Miękwicz, pan radny Chrystian Młynarek i pani radna Anna Nechrebecka-Byczewska. Pani radna Renata Niewitecka, pani radna Iwona Pawłowska, pan przewodniczący Sławomir Potapowicz. Pani przewodnicząca Magdalena Roguska. Pani radna Zofia Smełka-Leszczyńska. Pani radna Barbara Socha. Pani radna Sandra Spinkiewicz. Pani radna Joanna Staniszkis. Pan radny Tomasz Sybilski. Pani radna Marta Szczepańska. Pan radny Jarosław Szostakowski. Pani radna Michalina Szymborska. I pan radny Piotr Szyszko. Pani radna Grażyna Wereszczyńska. Pan radny Piotr Wertenstein-Żuławski, pan radny Krystian Wilk, pani radna Joanna Wiśniewska-Najgebauer, pani radna Iwona Wujastyk, radna Agnieszka Wyrwał, pan radny Wojciech Zabłocki, pani radna Justyna Zając, pani radna Małgorzata Zakrzewska,
pani radna Karolina Zioło-Pużuk i pani przewodnicząca Alicja Żebrowska. Jeszcze raz odczytam nazwiska osób, które w trakcie czytania nie były obecne, może się pojawiły na sali. Pan radny Tobiasz Bocheński, pani radna Renata Królak, pani radna Barbara Socha, pani radna Agnieszka Wyrwał. Jeśli są, prosimy o odbiór karty. Czy wszyscy państwo odebrali karty do głosowania? Prosimy państwa o wrzucenie kart do głosowania, wypełnionych kart do głosowania do urny. Wydaje mi się, że już ostatni głos do urny się zbliża. Jeszcze poczekamy. Jeszcze mamy tutaj. Jeśli ktoś jeszcze z państwa nie oddał głosu, to zapraszam teraz. Wydaje mi się, że już wszyscy. W związku z tym dziękuję bardzo i komisja skrutacyjna uda się w kuluary sali sesji w celu policzenia wyniku wyborów. Jeszcze się upewnię, czy pani Iwona Pawłowska oddała głos? Oddała, dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy wszyscy oddali głos, państwo radni? Rozumiem, że wszyscy z państwa radnych oddali głos. Zarządzam zatem 15 minut przerwy na przeliczenie głosów i bardzo proszę potem, aby komisja skrutacyjna nas poinformowała o wynikach głosowania. Szanowni państwo, poproszę o gong. Zapraszam wszystkich państwa radnych na salę. I uprzejmie proszę panią przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu z głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Szanowni państwo, komisja zakończyła pracę i sporządziła protokół, który stanowi załącznik do uchwały. Protokół komisji skrutacyjnej głosowania tajnego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadzonego podczas obrad 5. sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 6 czerwca 2024 roku. Komisja skrutacyjna pracowała w składzie. Przewodnicząca Sandra Spinkiewicz oraz członkinie Iwona Wujastyk, Ewa Janczar oraz pani Martyna Jałoszyńska. Stwierdza następujące wyniki głosowania tajnego. Ustawowa liczba radnych 60. Liczba radnych obecnych na sesji 57. Liczba przygotowanych kart do głosowania 60. Liczba wydanych kart do głosowania 57. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania 3. Liczba oddanych kart do głosowania 57. W tym z głosami ważnymi 55, z głosami nieważnymi 2. Liczba głosów ważnych za 49.
Liczba głosów ważnych przeciw 6. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego komisja skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy wybrana została pani Melania Łuczak. Gratuluję pani przewodnicząca. Na końcu protokołu znajdują się podpisy członków komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej. Szanowni państwo, stwierdzam, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Bardzo proszę panią Melanię Łuczak o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym. Chciałam tylko powiedzieć, że dziękuję bardzo za wszystkie głosy poparcia. Mam nadzieję, że godnie będę reprezentować tutaj też Rady Warszawy właśnie jako wiceprzewodnicząca. No i deklaruję oczywiście, że zawsze moje drzwi będą otwarte dla wszystkich tutaj obecnych radnych, jeżeli będą jakieś sprawy, oraz oczywiście jak najbardziej dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Dziękuję bardzo za wybór mnie na to stanowisko. Dziękuję bardzo. Zatem proszę państwa, przechodzimy teraz do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Swojskiej, druk nr 18. Pierwsze czytanie projektu uchwały miało miejsce na posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego. Przystępujemy do drugiego czytania. Zapraszam panią przewodniczącą Ewę Janczar i bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z pierwszego czytania przedmiotowego projektu uchwały. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, komisja wydała pozytywną opinię dla projektu uchwały z druku 18. Nie zostały przyjęte żadne poprawki, nie zgłoszono wniosków mniejszości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W ramach drugiego czytania z upoważnienia prezydenta głos zabierze pan. To bardzo proszę o przedstawienie się. Pani przewodnicząca, Bartosz Rozbierski, pełniący obowiązki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego z upoważnienia prezydenta miasta stołecznego. Dziękuję bardzo, bo mam wpisanego kogo innego, więc dlatego pana prosiłam o przedstawienie. Dziękuję. Czy chciałby pan coś dodać? Ja nie mam nic do dodania w tym temacie. Dziękuję ślicznie. Czy są wystąpienia klubowe, czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Janczar za. Państwo jeszcze chcą głosować? To bardzo proszę. Iwona Wujastyk za. Pinkowski Maciej za. Mazurek wstrzymuje się od głosu. Za 48, przeciw 0. 3... A, przepraszam, za 49, 0 przeciw i 3 osoby wstrzymały się od głosu. Przyjęliśmy. Przechodzimy, proszę państwa, do kolejnych dwóch projektów uchwały, jeżeli pozwolicie państwo, żebyśmy mogli procedować je wspólnie. To są uchwały z druków 19 i 20. Nie widzę sprzeciwów. Pierwsze czytanie projektów uchwał miało miejsce na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego. Przystępujemy do drugiego czytania. Pani przewodnicząca, poproszę o opinię w obu. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z druku 19, a także z druku 20. Nie zostały przyjęte żadne poprawki, nie zostały zgłoszone wnioski mniejszości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana dyrektora. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja nie mam nic do dodania do tych punktów. W obu punktach, tak? W obu punktów, tak. Bardzo dziękuję. Czy są wystąpienia klubowe, czy są wystąpienia indywidualne?
Nie widzę, zatem przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Druk numer 19. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 51, przeciw 0, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję, przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwałę z druku numer 20. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 52, przeciw 0, dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję, przyjęliśmy. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie przyznania w 2024 roku dotacji na realizację programu promocji zdrowia, profilaktyka onkologiczna, edukacja w zakresie samobadania. Sprawdzam. Druk numer 56 wraz z autopoprawką. Pierwsze czytanie projektu uchwały miało miejsce na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Przystępujemy do drugiego czytania. Zapraszam pana przewodniczącego Jarosława Jóźwiaka i poproszę o sprawozdanie Komisji Zdrowia z pierwszego czytania projektu uchwały. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy, uchwałę, jak również pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu. Bardzo dziękuję. Nie było ani poprawek, ani wniosków mniejszości. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, czy chciałaby pani coś dodać do naszej wiedzy? Nie, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są wystąpienia klubowe, czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę, zatem przechodzimy, proszę państwa, do głosowania. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 55, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Kolejnych 16 projektów uchwał dotyczy przekształcenia poszczególnych szkół podstawowych w dzielnicy Bielany. Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu z Państwa strony, chciałabym zaproponować łączne ich procedowanie i oczywiście oddzielne głosowania nad każdym projektem. Nie słyszę głosu sprzeciwu, w związku z tym przystępujemy do łącznego procedowania nad drukami od 66 do 81. Pierwsze czytanie projektów uchwał miało miejsce na posiedzeniu Komisji Edukacji. Przystępujemy do drugiego czytania. Zapraszam panią przewodniczącą Beatę Michalec i bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z pierwszego czytania przedmiotowych projektów uchwał. Szanowna pani przewodnicząca, Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała 16 kolejnych projektów uchwał. To jest od druku nr 66 do druku nr 81. I podczas pierwszego czytania projektów uchwał nie zostały zgłoszone poprawki i nie było wniosków mniejszości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, zapraszam. Czy ma pani coś do dodania w tej sprawie? Dziękuję, nie mam nic do dodania. Dziękuję bardzo. Czy są wystąpienia klubowe? Czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę, zatem proszę państwa, przechodzimy do głosowań. Pierwszy, druk numer 66. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 42, 0 przeciw, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję, przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwały z druku 67. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwały z druku 68. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 44, przeciw 0, 11 osób się wstrzymało. Dziękuję, przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwały z druku 69. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały z druku 70. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 42, przeciw 0, wstrzymało się 12. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania nad projektem z druku 71. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 42, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania projektu z druku 72. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały z druku 73. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 42, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwały z druku 74. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 75. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 42, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję. Przechodzimy do uchwały z druku 76. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały z druku 77. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję. Przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 78. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 43, przeciw 0 i 12 osób się wstrzymało. Dziękuję. Przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 79. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 80. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. I ostatnia uchwała z tej puli, druk numer 81. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 43, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję. Przyjęliśmy. Przechodzimy do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w mieście stołecznym w Warszawie, druk nr 82. Pierwsze czytanie projektu uchwały miało miejsce na posiedzeniu Komisji Edukacji. Przystępujemy do drugiego czytania. Zapraszam panią przewodniczącą Beatę Michalec i bardzo proszę o sprawozdanie z pierwszego czytania. Pani przewodnicząca, Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, druk nr 82. Podczas pierwszego czytania projektu uchwały nie było żadnych zgłoszonych poprawek i nie było wniosków mniejszości. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Dziękuję, nie mam nic do dodania. Dziękuję bardzo. Czy są wystąpienia klubowe, czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Beata Michalec za. Czterdzieści trzy osoby za, przeciw 0 i 11 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 83 dotyczącej założenia przedszkola nr 447 w Warszawie, ulica Silnikowa 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały miało miejsce na posiedzeniu Komisji Edukacji. Przystępujemy do drugiego czytania. Pani przewodnicząca, bardzo poproszę o sprawozdanie z pierwszego czytania. Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z druku nr 83 i podczas pierwszego czytania nie było zgłoszonych żadnych poprawek i nie było wniosków mniejszości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor. Dziękuję, nie mam nic do dodania. Czy są wystąpienia klubowe, czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
za 53, przeciw 0, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję. Kolejnych 5 projektów uchwał dotyczy zaliczenia poszczególnych dróg do kategorii dróg gminnych. Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu z Państwa strony, to chciałabym zaproponować łączne ich procedowanie i oczywiście oddzielne głosowanie nad każdym projektem. Nie słyszę głosów sprzeciwu, zatem będziemy procedować druki od 57 do 60 oraz druk 84. Pierwsze czytanie projektu uchwał miało miejsce na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Zapraszam pana Piotra Wertensteina Żuławskiego. I bardzo poproszę o przekazanie nam sprawozdania z pierwszego czytania. Wszystkich razem, tak. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dróg nr 57, ulica Kwitnącej, Jabłoni. Nie zgłoszono żadnych poprawek, nie było wniosków mniejszości. Również na dzisiejszym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dróg nr 58, ulica Białej Koniczyny. Również nie było poprawek ani wniosków mniejszości. Kolejny projekt uchwały, czyli w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dróg nr 59, ulica Białego Dębu. Opinia pozytywna, brak poprawek i brak wniosków mniejszości. Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dróg nr 60, ulica Leśnej Jeżyny. Brak poprawek, brak wniosków mniejszości. I ostatnia, piąta uchwała. Komisja również pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, dróg nr 84, droga bez nazwy w dzielnicy Śródmieście. Brak poprawek, brak wniosków mniejszości, czyli tym samym 5 razy opinia pozytywna, bez poprawek i bez wniosków mniejszości. Dziękuję. Bardzo panu przewodniczącemu dziękuję. Czy są wystąpienia klubowe? A, przepraszam, pan Piotr Jawolski jeszcze. Zapraszam pana dyrektora. I bardzo proszę o informację, czy coś do dodania ma pan w imieniu prezydenta. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, nie mam nic do dodania. Dziękuję. Czy są wystąpienia klubowe, czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę, zatem proszę państwa, przechodzimy do głosowań. Uchwała z druku nr 57. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 55, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 58. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 55, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały z druku 59. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. Przechodzimy w takim razie do głosowania uchwały z druku 60. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za
za 55, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. I ostatni projekt z tej grupy, druk numer 84. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 52, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy położonej w dzielnicy Ursynów przy ulicy Cybisa, druk numer 85. Pierwsze czytanie projektu uchwały miało miejsce na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Mieszkalnictwa i Cyfryzacji. Przystępujemy do drugiego czytania. Zapraszam panią Karolinę Zioło-Kurzuk, przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego. I bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie sprawozdania z pierwszego czytania uchwały z druku 85. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami gruntowymi nieruchomości przy ulicy Cybisa i podczas pierwszego czytania projektu nie zostały przyjęte żadne poprawki, ale też nie zgłoszono żadnych wniosków mniejszości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Zapraszam pana zapraszam pana burmistrza dzielnicy Ursynów, pana Jakuba Berenta. Czy chciałby pan coś nam dodać? Zastępca. Dziękuję pani przewodnicząca, nie mam nic do dodania. Dziękuję bardzo. Czy są wystąpienia klubowe, czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę. Zatem przechodzimy, proszę państwa, do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Sandra Spinkiewicz za. Za 39, przeciw 0, 12 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. Szanowni państwo, kolejny 10 projektów uchwał dotyczy podobnej tematyki. Jeśli pozwolicie państwo, ja nie usłyszę głosu sprzeciwu, to chciałabym zaproponować łączne ich procedowanie i oczywiście oddzielne głosowania nad każdym projektem. Nie słyszę głosów sprzeciwu, wobec czego przystępujemy do łącznego procedowania nad projektami uchwał zawartymi w drukach od numeru 3624 do 3630 oraz druki numer 3647, 3648 oraz druk numer 11. Pierwsze czytanie projektów uchwał miało miejsce na posiedzeniu Komisji do Spraw Nazewnictwa Miejskiego. Zapraszam panią przewodniczącą Annę Chrebecką-Byczewską i bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z pierwszego czytania przedmiotowych projektów uchwał. Szanowni państwo, w czasie pierwszego czytania komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie omawiane wnioski. Nie wpłynęły żadne poprawki ani żadne wnioski mniejszości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Zapraszam panią Anetę Konieczną, panią dyrektor Biura Geodezji i Katastru. Chciałaby pani nam coś dodać do tego? Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, nie mam nic do dodania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są wystąpienia klubowe? Czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę. Zatem proszę państwa, przystępujemy do głosowań w tych wymienionych uchwałach. Pierwsza to jest uchwała z druku 3624. Tak? Dobrze, 3624. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 54, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Dziękuję, przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwały z druku 3625. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
54 za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały z druku 3626. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały z druku 3627. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 53, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 3628. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 53, przeciw 0, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwały z druku 3629. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwały z druku 3630. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 3647. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 47, przeciw 4. Trzy osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Przechodzimy do uchwały z druku 3648. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 47, przeciw 5, dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy. I ostatnia z tej grupy to jest uchwała z druku 11. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 54, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję bardzo, przyjęliśmy.
Przechodzimy do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, druk nr 28. Pierwsze czytanie projektu uchwały miało miejsce na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska. Przystępujemy do drugiego czytania. Zapraszam panią przewodniczącą Renatę Niewitecką i poproszę o sprawozdanie z pierwszego czytania projektu uchwały. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, komisja podczas pierwszego czytania projektu uchwały nie przyjęła żadnych poprawek, natomiast został przyjęty, zgłoszono wniosek mniejszości. Wniosek złożyli państwo radni Piotr Szyszko, Wojciech Zabłocki i pani Grażyna Wereszczyńska. Pozwolę sobie państwu wniosek mniejszości odczytać. Do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności. W projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik w określonej pojemności objętej numerem druku 28 proponuje się wprowadzenie następujących zmian. Punkt pierwszy, paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Paragraf 1. W uchwale nr 56/1749/2021 Rada Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wprowadza następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf 1, ustęp 2a otrzymuje brzmienie. Ustala się stawkę opłaty od gospodarstwa domowego w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym w wysokości 60 zł. Punkt 2, paragraf 1, ustęp 3 otrzymuje brzmienie. Ustala się stawkę opłaty od gospodarstwa domowego w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w wysokości 91 zł. Punkt 3, paragraf 4, podpunkt 1a otrzymuje brzmienie. W paragrafie 1, ustęp 2a w wysokości 120 zł. Punkt 4, paragraf 4, podpunkt 6 otrzymuje brzmienie w wysokości 180 zł. Punkt 2, paragraf 3, ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Pani sekretarz w imieniu pana prezydenta, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, przepraszam, powinna mnie dotykać. Chciałam się odnieść do tej i do tej korekty propozycji zmiany, jak i również do kilku kwestii najczęściej poruszanych w dyskusjach nad tą uchwałą, kiedy była procedowana w komisjach. I zaczynając od tej kwestii zmiany, ustalenie natychmiastowego wejścia w życie tej zmiany będzie niezgodne z przepisami, dlatego że ta opłata ma charakter podatkowy i wymaga wyczerpania pewnego trybu do jej wprowadzenia. Jednym z nich jest brak zastrzeżeń RIO, tu jest termin miesięczny, a następny jest wykonanie trybu przewidzianego w artykule 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wymaga wyprocedowania tego tak jak świadczenia podlegającego ordynacji podatkowej. Więc ta korekta jest niezgodna z obowiązującymi nas przepisami prawa w tym zakresie.
I przy okazji chciałam właśnie odnieść się do kilku takich charakterystycznych tematów, które były poruszane w dyskusji, z czego się bierze struktura tej uchwały. Otóż ona bierze się z dosyć precyzyjnego przeliczenia nadwyżki uzyskanej za okres od 2021 roku do 2023 z tytułu wykonywania tej usługi publicznej i uwzględnia strukturę gospodarstw domowych w Warszawie. I takie dosyć dokładne i uwzględnia jeszcze ten okres, który jest częściowo estymowany, czyli okres do czasu wejścia w życie uchwały w brzmieniu przedstawionym przez prezydenta miasta Warszawy, czyli do października. I to przeliczenie spełnia te wymogi, które na nas też nakłada ustawa, która generalnie nakłada na gminę obowiązek zrównoważenia kosztów nad przychodami. To tyle w największym skrócie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani sekretarz. Czy są wystąpienia klubowe? Klub Koalicji Obywatelskiej? Nie. Klub Prawo i Sprawiedliwość? Pan radny Piotr Szyszko w ramach wystąpień klubowych. Bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowna pani przewodnicząca, panie prezydencie. Pokrótce chciałbym tylko odnieść się do tego, co powiedziała pani prezydent. Otóż uchwała powinna wejść od 1 lipca, jak najszybciej. Wiemy, że w poprzednich okresach, kiedy były wprowadzane zmiany uchwał opłat za śmieci, też były one procedowane bardzo szybko. W takim przypadku musimy mieć dłuższy okres, to znaczy przynajmniej pół roku, żeby w sposób rzetelny oszacować wpływ tej zmiany uchwały na koszty dopiero przyszłego roku. W związku z tym zasadnym jest, aby tę uchwałę wprowadzić od 1 lipca 2024 roku. Szanowni Państwo, na początku chciałbym powiedzieć, że generalnie jeżeli chodzi o obniżkę opłat za śmieci, nasz klub Prawa i Sprawiedliwości wnioskował wielokrotnie o to, argumentując między innymi swoje uchwały tym, że jest nadwyżka finansowa w zakresie zbierania opłat od mieszkańców. Koszty funkcjonowania systemu były znacznie niższe, w związku z tym proponowaliśmy od kilku miesięcy obniżenie opłat za śmieci. Niestety prezydent miasta stołecznego Warszawy, jak również Koalicja Obywatelska przez wiele, wiele miesięcy nie reagowali na nasze prośby. Dopiero teraz prezydent miasta stołecznego Warszawy tuż przed wyborami do Europarlamentu ogłosił obniżkę opłat za śmieci. Jest to decyzja tak naprawdę bardziej polityczna i tylko i wyłącznie ukierunkowana w związku z prowadzoną kampanią wyborczą. Tak więc szkoda, że prezydent Warszawy nie kieruje się dobrem mieszkańców, nie podejmuje decyzji znacznie wcześniej, tylko w momencie prowadzonej kampanii wyborczej. Szanowni Państwo, dlaczego wprowadzona została poprawka i zgłoszony został wniosek mniejszości. Uchwała zaproponowana przez prezydenta Warszawy ma charakter czasowy. Tak naprawdę uchwała ta nie obniża stawek opłat za śmieci, a jedynie wprowadza tylko i wyłącznie roczną ulgę w zakresie tej opłaty. Po wrześniu 2025 roku opłata wróci do wysokości, która jest pobierana obecnie od mieszkańców Warszawy. Na dowód tego, że uchwała jest tak naprawdę źle przygotowana, państwo argumentują czasowość jej wprowadzenia tylko na rok tym, że jest to rozliczenie nadwyżki finansowej. My absolutnie z tym argumentem się nie zgadzamy. Uważamy, że koszty zaproponowane przez państwa są zawyżone i postaram się to w tej chwili udowodnić. Szanowni Państwo, w uchwale, w projekcie uchwały oraz w jej uzasadnieniu Państwo przywołują koszty funkcjonowania systemu. Dziwi nas fakt, że do 2024 roku koszt funkcjonowania systemu to jest około 900 milionów złotych.
Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że w 2024 w planie i w planie na 2025 to jest prawie 1 300 000 000. Skąd się wzięła nagle w przeciągu jednego roku taka podwyżka, taka wzwyżka tak naprawdę świadczeń w zakresie zagospodarowania i odbioru odpadów? No poszukujemy właśnie tego odpowiedzi na to pytanie i można znaleźć ją również w uzasadnieniu. Szanowni Państwo, otóż w 2024 roku Państwo zaproponowali koszty zagospodarowania odpadów sięgające 800 milionów złotych, podczas gdy rok wcześniej jest to 500 milionów złotych. Jest to przeszacowanie o bliskie 300 milionów złotych, ale również w tym uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać, że w związku z obniżeniem opłaty obniżają się koszty zagospodarowania odpadów. Proszę mi to wytłumaczyć. Przecież to jest nieracjonalne działanie. Albo są pewne koszty, albo ich nie ma. Jeżeli w uchwale Państwo wskazują, że obniżenie opłat od mieszkańców za śmieci spowoduje zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów, to ja pytam się dlaczego. Nie ma takiej odpowiedzi. Kolejny koszt, który radykalnie wzrasta o 100%, to są koszty administracyjne wydawane na obsługę tego systemu. Ja się pytam dlaczego. Dlaczego z 30 milionów, a tak naprawdę no około 37 milionów planowanych na 2024, w 2025 koszty obsługi administracyjnej robią się 71 milionów. Nie potrafią Państwo tego wytłumaczyć, ale w drugiej rubryce Państwo tłumaczą to w ten sposób, że w związku z obniżoną opłatą koszty administracyjne spadną. No to jest jakiś absurd. Albo te koszty są, albo ich nie ma. Ja przypominam, że w 2023 roku koszty administracyjne to 24 miliony złotych. Państwo proponują podwyższenie kosztów administracyjnych o 50 milionów złotych. To ja się pytam, co? 150% wzrostu wynagrodzenia dla urzędników? Na co te koszty? Kolejna sprawa. Radykalne zwiększenie kosztów obsługi, częściowo odbioru i transportu odpadów. No, ja jestem w stanie zgodzić się z tym, że jest klauzula w umowach, dzięki której wykonawcy usług mogą proponować zwiększenie stawek transportu i odbioru odpadów, no ale Państwo to już uwzględnili, proponując wzrost kosztów o 100 milionów złotych. Ale tak naprawdę to wszystko, jeżeli zbierze się do kupy, to tak naprawdę to nie są tylko i wyłącznie koszty, które będą rozliczane w tym i przyszłym roku, ale tak naprawdę koszt funkcjonowania całego systemu spadnie. Kolejny argument mówiący o tym, że stawki powinny zostać wprowadzone bezterminowo. Czy Państwo przytaczają taki argument? Szacowanie kosztów jest nieprzewidywalne w związku z wprowadzeniem systemu kaucyjnego. To jest jakieś dziwne pytanie do Państwa. A z czego ono wynika? W uzasadnieniu Państwo wpisują wprost. System kaucyjny negatywnie wpłynie na gminne systemy gospodarki odpadami, głównie poprzez wyeliminowanie ze strumienia odpadów wartościowych surowców, co bezpośrednio przełoży się na koszty jednostkowe zagospodarowania odpadów. I w drugim zdaniu, w chwili obecnej nie ma możliwości oszacowania wpływu wprowadzenia systemu kaucyjnego na koszty systemu śmieciowego. To można oszacować, czy nie można oszacować? Państwo podają to jako argument, po czym w drugim zdaniu zaprzeczają sami sobie. Mówią, że nie jesteśmy w stanie oszacować tych kosztów. Tak naprawdę, dlaczego chcemy wprowadzenia od 1 lipca? Chcemy wprowadzenia od 1 lipca dlatego, żeby dać Państwu szansę na to, żeby przez pół roku urząd mógł wyliczyć, ile tak naprawdę kosztuje ten system. Po obniżce opłat śmieciowych. Po roku będą mieli Państwo pełen obraz tego, w jaki sposób się kształtują dochody, w jaki sposób kształtują się wydatki i w związku z tym będą mogli Państwo planować coś na przyszły rok.
Jeżeli będzie taka konieczność, być może obniżymy jeszcze stawki opłat. Bo ja tego nie wykluczam. Państwo powinni otworzyć już dawno spalarnię odpadów. Gdzie ta spalarnia? Nie ma jej. Do tej pory nie funkcjonuje. To jest kolejny element, który, jak sam pan prezydent przyznawał w wielu dyskusjach, budowa spalarni obniży koszty zagospodarowania odpadów. To są pana słowa. Czekamy na otwarcie tego zakładu. Powinien być otwarty już w tym roku. Jeżeli on wpłynie na zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów, to dlaczego państwo przeszacowujecie koszty zagospodarowania odpadów o blisko 300 milionów złotych? To nie są argumenty, które do nas trafiają, dlatego my, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy za tym, aby wprowadzić ten system obniżek, jako system obniżek stałej opłaty, a nie tylko i wyłącznie czasowej. Dziękuję. Pani sekretarz, bardzo proszę. Ja nie w kontekście polemiki, ale wyjaśnienia faktów. Otóż informacja dotycząca szacowania kosztów przed zmianą oznacza moment szacowania, a nie powiązanie ich z opłatą. To wprost wynika z tego tekstu i tak należy czytać tę informację. Czyli to nie jest uzależnienie kosztów od opłaty, tylko informacja o momencie szacowania tych kosztów. Druga kwestia, no, pan radny zupełnie zlekceważył aspekty formalno-prawne dotyczące wprowadzenia, wynikające właśnie z reżimu przepisów podatkowych. My nie możemy sobie na to pozwolić, żeby te przepisy lekceważyć. Wpływ takich czynników zmienności jak system kaucyjny, nikt nie ma wątpliwości, że będzie miał wpływ, a wątpliwości dotyczą tylko wysokości tego wpływu, bo rzeczywiście nie ma w tej sprawie realnych doświadczeń w warunkach polskich. Natomiast to, że będzie on zmieniał koszty, jest oczywiste i wszyscy z branży, jeżeli się poczyta prasę branżową w tej sprawie, sygnalizują to od dawna i to jest wiedza notoryjna jakby branżowa w tej sprawie. Więc tu nawet nie widzę sensu głębszego uzasadnienia. I jeżeli pan radny przedstawił tyle argumentu, że żeby nam dać szansę na oszacowanie skutków, no to przyznaję, że jesteśmy w sytuacji dużej niepewności szacowania tych skutków i proponowanie, żeby w związku z tym zrobić szybko i na czas nieograniczony, jest kontrargumentem, jest do tego kontrargumentem, dlatego że robimy to ostrożnie. Robimy to na rok, tak żeby w tym czasie zaobserwować istotne przesłanki zmiany kosztów i potem albo się to utrzyma, albo się zmieni strukturę kosztów, ale będziemy wiedzieli już, mieli konkretne dane. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że teraz trwają też procedury zawierania nowych umów na odbiór śmieci, które będą funkcjonowały realnie w przyszłym roku i to też będzie bardzo istotna dana dotycząca szacowania kosztów. Ale no, chciałabym, żeby trzymać się tych podstawowych faktów, które są faktami, a nie opiniami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Agata Diduszko-Zygleska jako wystąpienie klubowe. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja chciałabym powiedzieć, że my oczywiście jako klub poprzemy uchwałę zawierającą obniżenie kosztów. Jest to jak najbardziej uzasadnione, ale jednocześnie chciałam przypomnieć, że jako jeszcze w poprzedniej kadencji, jako lewicowi radni razem z radnym Markiem Scholzem i obecnie podtrzymujemy to jako klub Lewica Miasto jest nasze razem, chcielibyśmy jednak apelować do zarządu miasta o ponowne przemyślenie systemu opłat, dlatego że jak naprawdę sygnalizują mieszkańcy od bardzo dawna, obecny system jest niesprawiedliwy, tak? Jedna
seniorka płaci tyle samo, co pięcioosobowa rodzina, pomimo że na pewno produkuje o wiele mniej śmieci. My namawialiśmy Państwa i prosiliśmy o to, żeby podjąć znowu stworzyć roboczy okrągły stół, żeby ten system jednak jeszcze raz przemyśleć i zmienić cały ten system, bo czy obniżymy te stawki, czy nie, to cały czas ta niesprawiedliwość pozostaje i mieszkańcy się na to po prostu skarżą i zwyczajnie mają rację. Najsprawiedliwszy system to jest ten związany oczywiście ze zużyciem wody, ponieważ zużycie wody rzeczywiście wiąże się z tym, ile osób mieszka w danym mieszkaniu, ale ta sprawa systemowa to nie jest jedyny problem. Jest wiele różnych innych problemów związanych z odpadami, które wciąż nie są rozwiązane. Więcej o tym powie wiceprzewodnicząca Melania Łuczak w swoim wystąpieniu. Ale ja jeszcze raz powtarzam apel w imieniu naszego klubu o stworzenie roboczego zespołu, okrągłego stołu w tej sprawie, żeby jeszcze raz ustawić ten system tak, żeby on był sprawiedliwy i żeby był efektywny, bo w tej chwili niestety nie jest, co widać w bardzo wielu dzielnicach. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz już wystąpienia indywidualne. Pan Dariusz Figura, zapraszam. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy. Ja najpierw zacznę od tematu, który wspomniała Pani Przewodnicząca Diduszko-Zygleska. Rzeczywiście obecny system opłat ma tylko jedną zaletę. Rozumiem istotę z punktu widzenia urzędu, ale nie tym powinien kierować się Urząd Miasta. Ten system jest bardzo prosty i sposób pobierania opłat jest bardzo prosty. Natomiast z punktu widzenia mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców starszych w jednoosobowych gospodarstwach, jest to kompletnie system niesprawiedliwy. To jest tak, że jedna osoba w sposób oczywisty nie produkuje takiej liczby odpadów jak gospodarstwo wieloosobowe. I tego typu problemy, apele do Państwa były wielokrotnie zgłaszane. Mam nadzieję, że w końcu spotkają się z jakąś refleksją. Elementem tego systemu opłat obecnego, Państwo w momencie uchwalenia tego systemu również przedstawili projekt uchwały na temat rekompensat do tego systemu. Dla jednoosobowych gospodarstw jest możliwe obniżenie stawki o połowę, o ile dane gospodarstwo, dana osoba nie mieści się w określonym progu dochodowym. Tylko problem polega na tym, że od 3 lat, mimo inflacji i mimo faktu, że w zeszłej kadencji zgłaszaliśmy odpowiedni projekt uchwały, ten próg uprawniający do obniżonych opłat nie został podwyższony. Także to jest moim zdaniem skandaliczne. I tutaj pierwsze pytanie do Pani Sekretarz. Czy ten próg uprawniający do obniżonej opłaty zostanie przynajmniej podwyższony o kryterium inflacyjne? To takie minimalne, bym powiedział, wyjście naprzeciw temu problemowi, podtrzymując to, że rzeczywiście ten system opłat powinien być zmieniony. Natomiast chciałbym jeszcze troszeczkę rozszerzyć perspektywę, o której dyskutujemy, bo część Państwa jest tutaj pierwszą kadencję. Ostatnie 17 lat systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Warszawie to jest historia niekompetencji i błędów Koalicji Obywatelskiej. To jest tak, że za kształt, za wdrożenie systemu odpowiada w całości samorząd. Przepisy, które weszły w życie ustawowe, to były z roku 2011, uchwalone jeszcze przez rządy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, natomiast za wdrożenie systemu odpowiada samorząd. I te samorządy sobie bardzo różnie z wdrożeniem tego systemu radzą w tym samym stanie prawnym. Podkreślam w tym samym stanie prawnym, bo samorząd oczywiście musi spełniać określone wymogi ustawowe. I w tym samym stanie prawnym Warszawa ma jeden z najdroższych systemów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. W tym samym stanie prawnym. Z czego to wynika? No, generalnie są dwa czynniki, które wpływają na koszty tego systemu, a z kolei oczywiście koszty wpływają na opłaty. Pierwszy to jest oczywiście rynek odbioru odpadów komunalnych. Przed wdrożeniem systemu po reformie w Warszawie firmy było w stanie odbierać kilkadziesiąt firm. Po wdrożeniu systemu, poprzez odpowiednie kształtowanie kryteriów przetargowych, w szczególności bardzo wysokich wymogów, jeśli chodzi o w ogóle możliwość przystąpienia do przetargu, tych firm zostało dosłownie kilka. Także ten rynek bardzo się zawęził, jeśli chodzi o rynek odbioru odpadów komunalnych. Jaki jest tego efekt? Oczywiście wzrost cen na rynku odbioru odpadów.
poprzez odpowiednie kształtowanie kryteriów przetargowych Warszawa jest w stanie wpływać na rynek odbioru odpadów, w szczególności stymulować powstawanie jak największej konkurencji na tym rynku. Im większa konkurencja na rynku odbioru odpadów, tym ceny będą niższe. Warszawa dawno już abdykowała z oddziaływania na kształt tego systemu, jeśli chodzi o odbiory odpadów. Drugim bardzo ważnym elementem tego systemu, jeśli chodzi o koszty, to jest oczywiście rynek przetwarzania odpadów. Tutaj sytuacja była bardziej skomplikowana, bo w ciągu tych 17 lat cały czas w zasadzie był niedobór efektywnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Mówimy rzeczywiście o instalacjach efektywnych, dobrej klasy sortowniach, ale też rzeczywiście spalarniach odpadów, bo termiczne przetwarzanie cały czas jest jakąś metodą przetwarzania odpadów, żeby te odpady nie trafiały do składowania. Wiadomo, że tutaj z uwarunkowań ustawowych wynika, że to jest składowanie jest najgorszą metodą, no, powinniśmy odchodzić od składowania odpadów. Co się stało, jeśli chodzi o rynek przetwarzania odpadów w Warszawie? No, tutaj sytuacja jest dosyć jasna. Znaczy, Warszawa na tle innych dużych miast w Polsce po prostu się skompromitowała. Większość dużych miast w Polsce wybudowała własne instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Wybudowała te instalacje z wykorzystaniem środków unijnych. Co Warszawa w tym czasie zrobiła? Ano swego czasu za pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz zrezygnowała z wykorzystania środków unijnych do budowy spalarni. No to jest zupełnie była skandaliczna decyzja. Efekt był taki, że potem po wielokrotnych analizach cały czas decyzje, jeśli chodzi o budowę spalarni, się przeciągały. Ta umowa na budowę spalarni została podpisana dopiero w roku 2020. Spalarnia do tej pory jest nieoddana. Tutaj drugie pytanie do pani sekretarz. Jaki jest stan budowy i odbioru instalacji termicznego przetwarzania odpadów na ulicy Zabranieckiej? Ta instalacja już jest opóźniona. Ona powinna być zgodnie z deklaracjami oddana już jakiś czas temu. Jaki jest stan budowy tej instalacji i kiedy nastąpi produkcyjne, a nie testowe uruchomienie instalacji o pełnej zapowiadanej mocy, czyli około 300 tysięcy ton odpadów. Szanowni Państwo, to, że można robić inaczej, dowodzą przykłady innych miast, jak powiedziałem, w tym samym stanie prawnym systemy gospodarki odpadami komunalnymi w innych miastach, dużych miastach są po prostu tańsze. Jeżeli będzie oddana spalarnia, a myślę, że prędzej czy później będzie, mam nadzieję, dowiemy się, kiedy będzie oddana, Warszawa uzyskuje potężny instrument oddziaływania na rynek przetworzenia odpadów. Z taką zdolnością przetworzenia odpadów to jest naprawdę podmiot, który może wpływać na ceny przetworzenia odpadów w Warszawie, w całej okolicy, a przypominam, że w ogóle odpady warszawskie to jest 7-8% odpadów w całej Polsce, w związku z tym w jaki sposób oddziałuje też na rynek odpadów w całej Polsce. I w zasadzie Warszawa nie uwzględnia takiego elementu jak właśnie powstanie nowej spalarni. Uznaje, że po prostu spalarnia, jeżeli powstanie, to te ceny oferowane przez warszawską spalarnię będą rynkowe, czyli takie jak były do tej pory przez firmy, które przetwarzają odpady warszawskie. No to jest właśnie błąd w rozumowaniu. Warszawa jest to ogromny rynek i odbioru i przetwarzania odpadów. Natomiast samorząd warszawski przez te 17 lat całkowicie zrezygnował z oddziaływania na ten rynek. Kierował się najprostszymi regułami, jeśli chodzi właśnie o system opłat. Przypominam, czterokrotne zmiany systemu. No to był naprawdę pokaz niekompetencji. Nie chciał kształtować, stymulować konkurencyjnego rynku odbioru odpadów i obecnie, jak widać, wyrzeka się w ogóle oddziaływania też na rynek przetwarzania odpadów, bo nie ma jakiegokolwiek wskazanego efektu uruchomienia spalarni w Warszawie. Także proszę pani sekretarz o odpowiedź na przedstawione pytania. Naprawdę bardzo chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Warszawy nie musieli płacić za niekompetencje urzędników i władz miasta, a niestety obecnie tak wynika, że płacą właśnie za tą niekompetencję. Już nie będę tego wątku ustawowego podnosił. Państwo przypominam, od pół roku rządzą w Polsce. Jeżeli są potrzebne jakieś zmiany ustawowe, w szczególności postulowana przez Państwa system odpowiedzialności producentów, który mógłby pozytywnie wpłynąć na opłaty, na koszty ponoszone przez samorząd, to zróbcie. Nie zajmujcie się igrzyskami politycznymi, tylko zmianami dobrymi dla mieszkańców. Mieszkańcy nie mają ochoty płacić za niekompetencje zarówno władz samorządowych, jak i władz państwowych. Dziękuję. Zapraszam panią sekretarz.
Tak. Pan radny pytał o próg socjalny. Tak, będziemy się zwracali, to jest wprawdzie nie moja bezpośrednia kompetencja, ale będziemy się zwracali o weryfikację tego progu socjalnego umożliwiającego ulgę w opłacie. Co do zarzutu zbyt wysokich wymagań dla firm, które wykonują te usługi, no tutaj bym się nie do końca zgodziła, dlatego że my musimy stawiać wysokie wymogi dotyczące spełniania przez firmy wymogów środowiskowych. W tej sprawie mamy dużo incydentów, które świadczą o tym, że nie wszystkie firmy przestrzegają tych przepisów. To o tym się też pisze w prasie. To jest kwestia rzetelności w zagospodarowaniu tych śmieci. I tu musimy jednak stawiać bardzo wysokie warunki rzetelności, jak również jakości wykonanych usług wobec mieszkańców. Prowadzimy monitoring jakości tych usług, sposobu odbierania tych śmieci i też musimy na to zwracać uwagę. Ja rozumiem, że zgadzam się z tym, że większa konkurencyjność jest wskazana, ale ona nie może przekroczyć granicy jakości w stosunku do mieszkańców i jakości przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Także między tymi dwoma aspektami musimy się poruszać. Generalnie zgadzam się również i tak planujemy, że w ciągu tego roku w sytuacji obserwowania tych trzech właściwie takich czynników zmienności, czyli wprowadzonego systemu kaucyjnego, zakończenia procedowania przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producentów i niestety spodziewanej podwyżki cen usług chociażby firm odbierających, powinniśmy podejść do przemyślenia systemu taryfy i tutaj jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie w tej sprawie uwagi, wnioski, w szczególności takie, które opierają się na dotychczasowym doświadczeniu. Tutaj, jeżeli byłyby potrzebne jeszcze jakieś dane, to też chętnie ich udzielimy w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Figura. Szanowna Pani Sekretarz, nie odpowiedziała Pani na najważniejsze pytanie co do stanu odbioru instalacji termicznego przetwarzania odpadów na ulicy Zabranieckiej. Kiedy ta instalacja zostanie uruchomiona, jeśli chodzi o uruchomienie produkcyjne, jaki jest obecnie stan instalacji, jakimi stawkami ona będzie się posługiwała, czy rynkowymi, czy innymi? To jest kluczowe absolutnie pytanie, stan budowy tej instalacji do systemu przetwarzania odpadami komunalnymi. Przypominam, że jeśli chodzi o uregulowanie ustawowe, to państwo mają pełne instrumenty zarówno na poziomie samorządu, jak obecnie rządu, w szczególności jeśli chodzi o rozszerzoną odpowiedzialność producentów. Jeśli chodzi o kryteria przetargowe na rynku odbioru odpadów, to jest tak. Te kryteria powinny dopuszczać jak najwięcej firm, ale oczywiście same umowy powinny zapewnić standardy, należyte standardy wykonywania usług. W związku z tym jeszcze pytanie dodatkowe. Jakie kary w przeciągu ostatnich 3 lat Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy udało się wyegzekwować z tytułu nierzetelnego wykonywania umów na odbiór odpadów? Jakie to są kwoty? Czy są na te rzeczywiście istotne kwoty? Czy tylko państwo są straszakiem, a raczej to jest tak, że można czasami mieć wrażenie, że prawo ma być surowe wobec niektórych firm, a wobec innych mniej surowe. Przypominam, że jednym z graczy na tym rynku już również jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia, w związku z tym jeśli Pani poda te kary, to niech Pani powie, jakie podmioty zostały obciążone, jakimi karami, w jakiej wysokości. Zapraszam Pani Sekretarz. Przepraszam, zapomniałam rzeczywiście o pytaniu dotyczącym spalarni. Przewidywany jest według obecnych informacji rozruch technologiczny pod koniec sierpnia i zakładamy, że w 4. kwartale spalarnia będzie miała pełny rozruch przemysłowy. Ja do obecnych szacunków kosztów podchodzę dosyć ostrożnie, dlatego że dla mnie wiążące, znaczy bardziej miarodajne będą te, które będą po testach technologicznych. Mówię to też na podstawie swojego doświadczenia bydgoskiego, gdzie obserwowałam przez kilka lat spalarnię bydgoską i wiem, że to tam też się wahało i z jakich powodów się wahało, więc też zakładam okres przejściowy, który może też trochę tę optykę zmienić.
W Kamowie to doświadczenie bydgoskie jest bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o spalarnię i mam nadzieję, że tutaj też uda się pozytywnie to zakończyć. Teraz jeszcze... Aha, no i chcę jeszcze raz podkreślić, że to, ile my egzekwujemy kar, my egzekwujemy kary, mam wrażenie, że w jakiejś interpelacji już odpowiadaliśmy paru radnym, ale ja postaram się dokładną informację pisemnie panu radnemu przekazać, żeby tutaj nie pomylić się. Natomiast to nie jest kwestia, my się nie powinniśmy wykazywać ilością kar, tylko powinniśmy się wykazywać malejącą ilością uzasadnionych interwencji u wykonawców przekraczania tych zasad, czyli egzekwowalność, bo to, że ktoś notorycznie łamie i go ukażemy, to nie jest to, do czego dążymy. Dążymy do tego, żeby wybierać firmy wiarygodne, które udźwigną coraz większe wymagania środowiskowe dla sposobu zagospodarowania śmieci i to jest kierunek naszych działań, które oczywiście zawsze można poprawiać, ale to nie wysokością kar się mierzy skuteczność w tym zakresie. Dziękuję bardzo, ale informacje przekażemy oczywiście. Pan Szyszko, odwoc. Pan radny Szyszko. Dziękuję pani przewodnicząca. Pani sekretarz, mówiłem o tym w swoim wystąpieniu i pani teraz powtórzyła ten argument podwyższenia cen za odbiór odpadów. Jeżeli zostanie wybudowana spalarnia, jeżeli zostanie ona uruchomiona, to skończy się proceder wożenia śmieci po całej Polsce. Bo tak to się odbywa w tej chwili. Państwo nie mają tak naprawdę kontroli nad tym, w jaki sposób zagospodarowywane są odpady. Przerzucili państwo pełną odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność, która spoczywa na ratuszu za zagospodarowanie odpadów, przerzucili ją państwo na firmy zewnętrzne. A w tej chwili firmy zewnętrzne tak naprawdę dyktują państwu ceny. To państwo przez swoją niefrasobliwość, przez państwa zaniechania w związku z budową spalarni, w tej chwili mamy taki, a nie inny skutek, do którego państwo właśnie swoją polityką doprowadzili. W tej chwili mieszkańcy płacą za państwa nieudolność. I stąd nasze pytania. Stąd od 16 lat domagam się z tej mównicy spalarni odpadów. Dlaczego ona do tej pory nie powstała? No właśnie dlatego, że państwo przepychali się w zakresie finansowania spalarni, partnerstwa publiczno-prywatnego. Mieli państwo różne koncepcje na to, a tak naprawdę nie potrafili państwo przygotować systemu zagospodarowania odpadów, a ubrali państwo w zagospodarowanie odpadów firmy zewnętrzne, nad którymi państwo tak naprawdę nie sprawują żadnej kontroli. Dziękuję. Pani Melania Łuczak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, od 5 lat obowiązuje nowa zasada segregacji śmieci na 5 frakcji. Początki były trudne, zmiany, które obowiązywały, nie dały się wprowadzić bez opóźnień. Dodatkowo zmiany operatorów w dzielnicach spowodowały brak odbioru śmieci w terminie, co prowadziło do zalegania ogromnych ilości śmieci. Zalegające śmieci były zgłaszane przez mieszkańców wielokrotnie, co pokazało, że mieszkańcy byli przygotowani na nowe zasady segregacji. Miasto niestety nie i wciąż nie jest. Ponieważ kolejny raz zmieniamy stawkę dla wywozu śmieci, dla gospodarstw w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, w tym wysokość kary za brak segregacji śmieci na 5 frakcji. Dlaczego nie uwzględnia się, ile osób de facto mieszka w jednym mieszkaniu, w budynku wielorodzinnego, a ile w domu jednorodzinnym, nie wiem, pomimo tego, że jedna osoba mieszkająca w domu jednorodzinnym produkuje mniej śmieci niż 5 osób mieszkających w jednym lokalu w domu wielorodzinnym. Natomiast nowa segregacja miała zmniejszyć ilość produkowanych śmieci, ale jak pokazują dane z raportów o stanie miasta Warszawy z ubiegłych lat, nie jest. I pytanie, dlaczego miasto, znając takie danie, dąży do zmniejszenia ilości śmieci, większego obiegu zamkniętego dla odpadów nadających się do użycia wtórnego. W 2019 roku przypadło 422 kg na mieszkańców, w 2020 459 kg. Mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych płacili 65 zł, w jednorodzinnych 94 zł. W 2021 roku przypadło już na mieszkańca 470 kg śmieci, w 2022 roku spadła ta ilość do 445 kg, natomiast w 2023 wzrosło do 520 kg.
3 kg na mieszkańca. Przy czym od wprowadzenia segregacji ilość odpadów zmieszanych utrzymuje się przy ponad 50%, procent selektywnych nie przekroczyło 30%. Natomiast z jakimi problemami zmierzają się mieszkańcy np. Starego Mokotowa, Wierzbna, Starego Żoliborza, to to, że dostosując się do wymogów nowej segregacji wspólnoty, ale również lokale użytkowe, nie mając terenów, które by umożliwiły im postawienie kontenerów, mają do dyspozycji tylko pasy drogowe lub podwórka, płacąc dzierżawę za wynajem tej powierzchni. To są dodatkowe koszty. Sami mieszkańcy zgłaszają frustrację, że ich ulice są zastawione kontenerami na całej długości. Śmieci wylewają się, obok walają się gabaryty. Kto szuka sedesu, może go dosłownie z ulicy zabrać. Widok nie jest przyjemny, jak warunki sanitarne, odór i brak realnej kontroli nad segregacją, bo każdy przechodzień może wrzucić swoje śmieci do jednego z kontenerów. Mieszkańcy zgłaszają się do dzielnic i miasta, natomiast otrzymują tylko odpowiedź, że obowiązki składowania śmieci leży po stronie wytwarzającego. Natomiast gdy mieszkańcy zgłaszają różne rozwiązania, aby polepszyć sytuację, również są odprawieni, że nie da się. Kolejny punkt to, w jaki sposób miasta stołecznego Warszawy podchodzi do segregacji śmieci i wymogów, które nakłada na mieszkańców. Kiedy gospodarstwa domowe, lokale użytkowe i firmy są zobligowane do pozostawienia 5 kontenerów zmieszane metal, plastik, papier, szkło, bio oraz wyznaczenie miejsca na wielogabarytowe śmieci, w przestrzeni publicznej nie ma już śmietników, które by spełniały takie wymogi. Pomimo tego, że wzór na śmietniki uliczne według segregacji zmieszane metal, plastik, papier, szkło został już od dłuższego czasu zatwierdzony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Tymczasem miasto stołeczne Warszawy co prawda w swoich instytucjach stawia śmietniki na segregację, ale już na przykład w parkach jak Pole Mokotowskie, które niedawno przeszło metamorfozę, postanowiono jednokomorowe śmietniki, które nie są przystosowane do segregacji na 5 frakcji ani na większe śmieci, gdy na obrzeżach parku mieszkańcy po konsumpcji zostawiają ogromne ilości śmieci przy śmietnikach też jednokomorowych, wylewających się na cały pas drogowy i zielony. Złożyłam w tej sprawie interpelację. Tymczasem miasto stołeczne Warszawy nie umieszcza takich pojemników w pasach drogowych, parkach, tylko stawia wciąż jednokomorowe śmietniki, które są przeładowane, zwłaszcza w miejscach, gdzie przebywa dużo osób, w taki sposób, że śmieci wylewają się i są roznoszone przez wiatr i ptaki po całej okolicy. Zmieszany metal, plastik, papier, szkło. Wszystko w jednym kuble. W latach 2021-2022 na Starym Okotowie nie ustawiono fabrycznie nowych koszy na ulicach gminnych. Moje pytanie więc jest takie. Dlaczego, gdy wszyscy mieszkańcy są zobligowani do segregacji śmieci, kolejny raz są zmieniane stawki dla wywozu śmieci, w przestrzeni publicznej miasta stołecznego Warszawy nie ma wymogu postawienia pojemników na śmieci na 5 frakcji, pomimo tego, że mieszkańcy taką potrzebę zgłaszają, nawet do budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy produkują coraz więcej śmieci. Ustawodawca wciąż nie narzucił producentom opakowanie, które zmniejsza opady lub nadaje się do recyklingu. Natomiast nie możemy zamknąć oczu na to, że brakuje rozwiązań, aby mieszkańcy nie potykali się o kontenery na każdym kroku i wylewające śmieci, żeby również w przestrzeni publicznej segregacja była uporządkowana i nie budziła obojętność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie widzę dalszych zgłoszeń. W związku z tym dyskusja jest chyba wyczerpała się. Poproszę o gong. Mamy zgłoszony wniosek mniejszości, który będziemy głosować. Bardzo poproszę, przywołajcie swoich kolegów radnych, bo widzę, że nie jest tak pełno na sali. Proszę Państwa, mamy wniosek mniejszości do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania. Wniosek mniejszości został przeczytany i jak rozumiem wszyscy Państwo macie, mieliście możliwość się zapoznać. Czy ktoś z Państwa radnych nie miał wglądu o wniosku mniejszości? Ja wiem, że Pani Przewodnicząca odczytała, ale wolę się jeszcze dopytać. Rozumiem, że nikt nie zgłasza takiej niewiedzy. W związku z tym teraz będziemy głosowali wniosek mniejszości. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 12, przeciw 39, dwie osoby się wstrzymały. Ten wniosek nie został przyjęty. Zatem teraz będziemy głosowali projekt uchwały z druku 28. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
za 53, przeciw 0, wstrzymało się 0. Bardzo Państwu radnym dziękuję za to głosowanie. Kolejne trzy projekty uchwał dotyczą wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu z Państwa strony, to będziemy je procedować wspólnie, a oczywiście głosować oddzielnie. Nie widzę głosów sprzeciwu, zatem przechodzimy do pracy nad projektami 3650, 3651 i 3652. Pierwsze czytanie projektów uchwał miało miejsce na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zapraszam pana Tomasza Sybilskiego, przewodniczącego tej komisji, i bardzo poproszę o przedstawienie sprawozdania z pierwszego czytania. Pani Przewodnicząca, wszystkie te trzy druki, czyli 3650, 3651, 3652 są pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bezpieczeństwa. Nie zgłoszono żadnych poprawek i wniosków mniejszości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czy pani Anna Tymińska, pani dyrektor, by coś nam chciała dodać? Dziękuję, nie mam do dodania. Bardzo dziękuję. Czy są wystąpienia klubowe, czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę. Zatem przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnych głosowań. Pierwsze głosowanie z uchwały z druku 3650. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 21, przeciw 16, wstrzymało się 16, przyjęliśmy. Przechodzimy do głosowania uchwały z druku 3651. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 20, przeciw 15, 17 osób się wstrzymało. Przyjęliśmy. I przechodzimy do uchwały z druku 3652. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za 19, przeciw 16, 18 osób się wstrzymało. Przyjęliśmy. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Miasta Stołecznego Warszawy do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Miasta Stołecznego Warszawy, druk nr 93. Obydwa czytania projekty uchwał będą miały miejsce na sesji. Przypominam, że zgodnie ze statutem autopoprawki i poprawki można zgłaszać wyłącznie podczas pierwszego czytania w formie pisemnej. Otwieram pierwsze czytanie. Zapraszam pana przewodniczącego Szostakowskiego, aby w imieniu wnioskodawców przedstawił projekt uchwały. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, wnioskując o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest organem powołanym w ramach wypełniania przez prezydenta funkcji starosty. Zgłaszamy do składu komisji panią radną Roguską i pana radnego Sybilskiego. Bardzo prosimy Państwa radnych o poparcie tej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są wystąpienia klubowe, indywidualne? Nie widzę. Zamykam pierwsze czytanie. Przystępujemy do drugiego czytania. Czy są wystąpienia klubowe, indywidualne? Nie widzę. Zatem przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Za 40, przeciw 11. Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, druk nr 92. Szanowni Państwo, jak rozumiem, wszyscy otrzymaliście druk nr 92. No, przeczytam najważniejsze zdanie. Desygnuje się pana Rafała Trzaskowskiego na delegata miasta stołecznego Warszawy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Wydaje mi się, jeżeli mogę swoją opinię wyrazić, że nie ma lepszego kandydata. Czy są wystąpienia klubowe? Czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę. Zamykam pierwsze czytanie. Przystępujemy do drugiego czytania. Czy są wystąpienia klubowe? Czy są wystąpienia indywidualne? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 40, jedna osoba przeciw, wstrzymało się 12. Bardzo dziękuję. Przyjęliśmy. Przechodzimy, proszę Państwa, do interpelacji i zapytań radnych. Przypominam, że zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady. Ale oczywiście możecie Państwo też się zgłosić w tym punkcie. Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu wolne wnioski i sprawy różne. Mam zgłoszonych mieszkańców w tym punkcie. Raz, dwa, trzy. A to jest bez numeru. Dobrze. Zapraszam panią Melisę Czaplicką. Dzień dobry. Melisa Czaplicka, Komisja Zakładowa Inicjatywa Pracownicza przy Muzeum Warszawy. Chciałabym tutaj podkreślić jakby też żądania naszych komisji, więc stworzyłam taką trochę historię, opowieść. A więc, pracuję w kulturze od 10 lat i wciąż nie zarabiam godnie. W związku z rosnącymi cenami żywności i innych produktów z nowym rokiem zaczęłam prowadzić szczegółowe rozliczenia swoich miesięcznych wydatków, aby sprawdzić, czy jest coś, z czego mogę zrezygnować. Okazało się, że mimo i tak już oszczędnego stylu życia wydaję tyle, ile zarabiam, a czasem nawet więcej. Realny koszt przeżycia w Warszawie na poziomie podstawowym to około 8300 brutto. To koszt bez budowania oszczędności, bez odkładania na emeryturę, bez utrzymywania samochodu i tym podobnych. Według wyliczeń ekonomistów wynagrodzenie powinno być wyższe od kosztów życia o 20%, by w razie choroby nadal mieć możliwość utrzymania się. Nieadekwatność mojej muzealniczej pensji do kosztów utrzymania sprawia, że zamartwiam się codziennie przyszłością. Swoją i swojego partnera, który tak jak ja pracuje w muzeum. Jak z naszymi zasobami finansowymi mamy założyć rodzinę? Jak mamy kupić większe mieszkanie? Jak mamy zbudować wspólną przyszłość opartą na bezpieczeństwie? Czy myślą Państwo, że dziesiątki młodych pracowniczek i pracowników muzeów zdecydują się na dzieci w takiej sytuacji? Zobaczmy też, w jakiej sytuacji są osoby, które tak jak jeden z naszych muzealnych kolegów zdecydował się na założenie rodziny lata temu. Jest to specjalista z wyższym wykształceniem i 20-letnim stażem pracy. Ma trójkę dzieci. Wstaje codziennie o 4 nad ranem, żeby dojechać na godzinę 5 do swojej pierwszej pracy, a następnie zdążyć na drugi etat, gdzie pracuje do 18. W domu codziennie wykonuje dodatkowe zlecenia. Nie jest jedyny. Znam osobiście kilka samodzielnych matek, które również pracują na dwa etaty. Sama oczywiście też robię dodatkowe zlecenia, choć nie mam dzieci. Brak stabilności finansowej powoduje, że ponosimy też inne koszty. Płacimy swoim zdrowiem, relacjami z bliskimi i złym stanem psychicznym. Koszty ponosi też instytucja.
Rotacja, która w ostatnich 2 latach wyniosła w Muzeum Warszawy około 60%, dodatkowy koszt zatrudnienia nowych pracowników i pracowniczek. W zeszłym roku, jako zespół Muzeum Warszawy, stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem. We współpracy z miastem zorganizowaliśmy 70. urodziny Starówki. Skoordynowaliśmy pracę 30 instytucji i utworzenie 70 wydarzeń. Dbaliśmy o widoczność wydarzenia w mediach, stworzyliśmy oprawę graficzną oraz sieć staromiejskich instytucji kultury. Dla nas, jako pracowników, organizacja tego przedsięwzięcia wydawała się niemal nierealna w związku z małą ilością czasu, chaosem informacyjnym i brakami kadrowymi. Mimo wielu trudności, wydarzenie zostało okrzyknięte przez przedstawicieli miasta jako sukces. Usłyszeliśmy, i to bezpośredni cytat, że była to najtańsza impreza w budżecie miasta z tak dużą frekwencją. Na wydarzenie, na obchody przyszło około ponad 25 tysięcy osób. Na pewno ta impreza była najtańsza w przeliczeniu na nasze wynagrodzenia. Za tę dodatkową pracę w samym środku sezonu urlopowego nie dostaliśmy żadnej premii, a w 2023 roku nie zostały wypłacone nawet nagrody uznaniowe dla pracowników i pracowniczek Muzeum Warszawy. Jednorazowe dodatki inflacyjne nie są nagrodą. Miasto docenia instytucje, chwali się nimi, a chętnie przeznacza setki milionów złotych na wystawne gmachy, ale nie na godne pensje dla ludzi. Kompetentnych i doświadczonych, specjalistów i ekspertek, których praca jest niezwykle ważna dla sukcesu tych instytucji. Z muzeów odchodzą osoby z dużym doświadczeniem do miejsc, w których ich kompetencje będą odpowiednio docenione. Załoga naszego muzeum wymienia się w takiej skali, że zaraz zniknie cała pamięć instytucjonalna, zabraknie jakiejkolwiek ciągłości. Nikt nie chce już pracować jako specjalista za stawkę poniżej 5 tysięcy na rękę. A jednak my, które zostałyśmy i zostaliśmy, chcemy podjąć jeszcze próbę zmiany. Jesteśmy tu, bo potrzebujemy poczucia sensu naszej pracy. Jesteśmy tu, bo widzimy, że ludzie przychodzą do muzeum i wracają. Przyprowadzają swoje żony, ojców, dzieci, znajomych. Jako pracownicy i pracowniczki muzeów wiemy, czego potrzebuje nasza publiczność. Jestem tu, by powiedzieć o naszej sytuacji. Ludzi, którzy wybierają pracę w kulturze, a doświadczają ciągle tego samego ze strony pracodawcy. Nieadekwatności wynagrodzenia, braku stabilności, zaniedbania. To miasto Warszawa jest moim pracodawcą. Po 10 latach pracy w kulturze zrozumiałam, że tylko poprzez działanie w związkach zawodowych można coś zmienić. Ale do tej zmiany potrzebna jest współpraca i solidarność całej społeczności. Nie tylko pracowników i pracowniczek. Radni i radne oraz przedstawiciele i przedstawicielki miasta również są częścią tej społeczności. Ta społeczność to osoby zaangażowane w rozwój warszawskiej kultury. Budujemy razem społeczny kapitał miasta, dbamy o dobrostan mieszkańców i mieszkanek Warszawy oraz mamy wpływ na kształtowanie debaty publicznej. Zatem współpracujmy dla dobra wspólnego. W obliczu skumulowanej 30% inflacji coraz mniej osób stać na pracę w muzeum. Dlatego na koniec pragniemy podkreślić, że 35% i 20% w przypadku naszych kolegów i koleżanek z MSN i POLIN to nie podwyżka, a rekompensata straty wartości naszych wynagrodzeń w wyniku inflacji i powiedzmy sobie szczerze, wieloletnich zaniedbań. Czy samorząd nie chce być postrzegany jako atrakcyjny pracodawca? Czy w tym względzie Warszawa nie chce być pionierskim miastem wyznaczającym kierunek dla pozostałych samorządów? Apelujemy do radnych. Zabierzcie głos w dyskusji. Jakiej jakości pracy w kulturze oferuje miasto stołeczne Warszawa? Jakie są standardy wynagrodzeń w stołecznych muzeach? Czy miasto zapewnia wynagrodzenia gwarantujące utrzymanie i komfort życia wszystkim pracownikom i pracowniczkom muzeów? Czy zapewnia satysfakcjonujące warunki rozwoju i awansu ekspertkom i ekspertom, specjalistkom i specjalistom w tym fachu? Nasze łączne żądania 35% podwyższenia pensji zasadniczej w Muzeum Warszawy, 20% w MSN i POLIN to łącznie 11,5 miliona. Dodatkowe 11,5 miliona rocznie z budżetu miasta. Taki jest koszt godnej pracy i płacy. 11,5 miliona to koszt wybudowania największej sali planowanego nowego Domu Kultury w Śródmieście na Twardej. Do budżetowej sesji miasta jest czas, żeby przygotować budżet, w którym zostanie wydzielona dla nas ta kwota. Apelujemy do Biura Kultury
o przygotowanie projektu uchwały na wydzielenie z budżetu miasta 11,5 miliona na postulowane przez nas podwyższenie funduszy wynagrodzeń oraz do wszystkich radnych. 20 czerwca zagłosujcie za uchwałą, która umożliwi nam, pracownikom i pracowniczkom muzeów, otrzymanie wynagrodzenia adekwatnego do naszego stażu i kompetencji. Dziękuję. W imieniu swoim, Związku Zawodowych Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dziękuję bardzo. Widzicie Państwo, że wyświetla się nazwisko Pana Radnego, ale ustaliłam z Panem Radnym, że wystąpi dopiero po mieszkańcach. W związku z tym zapraszam Pana Mateusza Szczepaniaka. Szanowna Pani Prezydent, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja jestem przedstawicielem Komisji Zakładowej Związku Zawodowego przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nasza Komisja Zakładowa, pracownicy i pracowniczki naszego muzeum również 8 marca złożyli do naszego pracodawcy żądanie podwyżki w wysokości 20%. Podwyżki, która możliwa jest tylko dzięki działaniom naszych organizatorów. Przypomnę, że w przypadku Muzeum POLIN naszymi organizatorami, podmiotami, które powinny wziąć odpowiedzialność za wysokość wynagrodzeń w Muzeum POLIN, jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spór zbiorowy, w którym jesteśmy od 8 marca, czyli od prawie 3 miesięcy, to proces, w ramach którego w zasadzie do wczorajszego dnia nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od miasta jako organizatora naszego miejsca pracy. Pracownicy i pracowniczki Muzeum POLIN z rozgoryczeniem przyjęli fakt, że przez 3 miesiące żaden przedstawiciel Miasta Stołecznego Warszawy nie chciał z nami rozmawiać. Otrzymaliśmy odpowiedź od naszego drugiego organizatora, Ministerstwa Kultury, które przyznało, że podwyżka w wysokości 20% nam się należy. Ze strony Ministerstwa Kultury Muzeum POLIN otrzymało dodatkowe środki na fundusz wynagrodzeń w wysokości 1 700 000 zł. Natomiast Miasto Stołeczne Warszawa zajęło głos dopiero wczoraj podczas spotkania w Biurze Kultury. Chcemy w związku z tym zapytać, dlaczego jest tak, że jeden z naszych dwóch organizatorów stwierdza, że tak, należą się podwyżki pracownikom kultury. Natomiast Miasto Stołeczne Warszawa milczy i mówi, że te środki nam się po prostu nie należą. W związku z tym apelujemy do przedstawicieli Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności apelujemy do Państwa, do radnych, o zajęcie się tą sprawą. O to, abyście Państwo poparli nasz protest, nasz spór zbiorowy, który obecnie na dzień dzisiejszy w tych trzech instytucjach, czyli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w Muzeum Warszawy i w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jest na etapie mediacji. Liczymy na to, że Miasto Stołeczne Warszawa jako nasz organizator weźmie udział w tych rozmowach, a Państwo jako radni w ramach posiedzenia Rady Miasta przyznają dodatkowe środki na fundusz wynagrodzeń w tych trzech instytucjach. Dziękuję. Bardzo Panu dziękuję. Widzę, że zgłosiła się też Pani Agata Diduszko-Cyglewska. Czy teraz, czy po mieszkańcach? Po mieszkańcach. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Nowożycki, proszę bardzo. Dzień dobry, Paweł Nowożycki, przedstawiciel Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Komisji Zakładowej przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Moi koledzy i koleżanki z Muzeum Warszawy i POLIN już przypomnieli nasze żądania, wysokości, kwoty, jakie wnioskujemy, więc nie będę powtarzał. Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć o drugim z naszych wspólnych postulatów, czyli
corocznej waloryzacji wynagrodzeń, co najmniej o wskaźnik inflacji. Naszym zdaniem wprowadzenie takiego mechanizmu jest jedynym systemowym sposobem na zapobieżenie dalszej popularyzacji pracowników kultury w samorządowych instytucjach kultury. Pozwoliłoby systemowo zapobiec dalszemu spadkowi wartości naszych płac i w związku z tym pilnie wzywamy do zajęcia się takim systemowym rozwiązaniem, tak żebyśmy nie musieli co roku wchodzić w spory zbiorowe, przychodzić na radę i zawracać głowę. Taki mechanizm pozwoliłby systemowo rozwiązać problem spadku płac w instytucjach samorządowych, instytucjach kultury, w innych instytucjach samorządowych. Także wzywamy do pilnego zajęcia się tym problemem. Przepraszam, ja chciałam się tylko dopytać, bo mamy jeszcze zgłoszone dwie osoby, panią Małgorzatę Borowczyk Przyborowską i panią Annę Orzechowską. Czy panie w tej samej sprawie, czy w innych? Słucham? W innej. Dobrze, to ja w takim razie poproszę panią prezydent, żeby odpowiedziała w tej sprawie. I zaraz panią Agatę Diduszko-Zybelską też dopuszczę. Tak, szanowni państwo, ja tylko tytułem sprostowania po pierwsze. Jeszcze raz, bo państwo radni też słyszą. Taka jest uwarunkowania ustawowe. Prezydent nie jest pracodawcą pracowników i pracowniczek instytucji kultury. W związku z tym, jak jesteście państwo związki zawodowe w sporze zbiorowym, jesteście w sporze zbiorowym ze swoim pracodawcą, czyli ze swoimi dyrektorami i dyrektorkami, co oczywiście nie oznacza, że my jako organizator uchylamy się przed włączaniem się w sprawy pracownicze i w sprawy związane z wynagrodzeniami. Przypominam, że w tym roku już w marcu wszystkich instytucji kultury, bo my oczywiście nie bez względu na to, które instytucje są aktywne i pojawiają się na sesji. Dla nas ważna jest sprawa wszystkich instytucji kultury. Ich jest 32 w Warszawie, więc i teatry, także muzea inne, nie tylko te trzy, które dzisiaj tutaj są. Zwiększenie funduszu wynagrodzeń w marcu w tych wszystkich instytucjach to było prawie 14 milionów złotych. Państwo też wiecie, bo wczoraj o tym rozmawialiście w Biurze Kultury, że przygotowujemy też propozycję zwiększenia funduszu wynagrodzeń w instytucjach kultury na kolejną sesję czerwcową i to będzie kolejne 14 milionów złotych, ale chcę powiedzieć, że sprawdzamy wynagrodzenia we wszystkich instytucjach, także w muzeach i na przykład Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Mediana wśród pracowników w obszarze administracji wynagrodzeń zasadniczych to jest 8225 zł, technicznych to jest 7166 zł, merytorycznych 7993 zł. Na tle wynagrodzeń w Warszawie to są wysokie wynagrodzenia. Muzeum Warszawy faktycznie sprawdzamy to i widzimy, że jest to bardzo duża różnica i faktycznie, jeżeli chodzi o Muzeum Warszawy, przygotowujemy propozycję zmiany i zwiększenia funduszu wynagrodzenia o ponad 30%. Ale to nie będzie tak, że wszystkie instytucje dostaną wynagrodzenie, jakiego państwo oczekujecie, 20 czy 30%, bo te różnice są bardzo duże. Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest muzeum, które było muzeum ministerialnym. Tworzy się zespół, wszyscy prawie pracownicy są zatrudniani na nowych zasadach i po prostu te zarobki są dużo wyższe. Jeżeli chodzi o Muzeum POLIN, to tutaj zresztą mamy przedstawicielkę ministerstwa. Dzisiaj dotacja miejska jest wyższa niż dotacja z Ministerstwa Kultury, więc też proszę, żebyście państwo w swoich publicznych wypowiedziach jakby nie mijali się z prawdą. Więc my tutaj z ministerstwem przekazujemy rok w rok dotacje dotyczące czy wzrostu wynagrodzeń, czy też wszystkich innych wydatków, jakie ma instytucja. I w tej chwili sytuacja jest taka, że dotacja miasta jest wyższa niż dotacja ministerstwa. Powtarzam jeszcze raz, że jesteśmy tutaj w procesie. Zapraszamy państwa na Komisję Kultury i też takie zaproszenia, żeśmy zawsze
przedstawiali. Wydaje mi się, że też radni, zachęcam, żeby raczej starali się w taki sposób prowadzić dialog z mieszkańcami. Tam jest po prostu czas, żeby spokojnie z radnymi rozmawiać o konkretnych wynagrodzeniach w instytucjach i o konkretnych państwa postulatach. Przed następną radą tą budżetową, kiedy zmiany będą procedowane. Myślę, że najlepszym miejscem na dyskusję jest Komisja Kultury. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Agata Diduszko-Zygleska. Tak, szanowni państwo, ja, ponieważ uczestniczyłam w spotkaniu między związkami zawodowymi a Dyrekcją Biura Kultury, to też chcę się odnieść do sprawy. My także składaliśmy już interpelację z prośbą o wsparcie postulatów związkowych, dlatego że o ile ja rozumiem ten argument miasta, że są i on ma sens, że są bardzo różne wynagrodzenia i że pomoc wobec poszczególnych instytucji musi też uwzględniać to, że w niektórych sytuacjach sytuacja jest o wiele gorsza, a w niektórych nie jest tak zła. Natomiast rzeczywiście mamy ten problem, pewnie się państwo ze mną zgodzicie, że ogólnie wynagrodzenia w instytucjach kultury samorządowych są po prostu dramatycznie niskie w Warszawie i wiem, że to wynika z różnych sytuacji, o których rozmawialiśmy, także właśnie zmniejszenia udziału miasta w zyskach z podatków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie zmienia faktu, że rzeczywiście jest grupa pracowników w mieście, pracowników budżetowych, którzy pracują, tak jak mówiła tutaj pani ze Związku Zawodowego w Muzeum Warszawy, za wynagrodzenie, które nie pozwala godnie żyć i nie pozwala po prostu się utrzymać. No i to jest sytuacja, którą rzeczywiście po prostu musimy znaleźć sposób, żeby ją zmienić. Dlatego ja rzeczywiście zgadzam się z panią prezydent, że Komisja Kultury na pewno będzie dobrym miejscem, żeby o tym porozmawiać i myślę, że pani przewodnicząca na pewno się zgodzi, żeby taki punkt dodać na najbliższej komisji i żebyśmy tę rozmowę tam dalej prowadzili. Natomiast chciałabym, ponieważ ta propozycja, ta rekomendacja, która wczoraj była sformułowana w Biurze Kultury, rzeczywiście nie do końca odpowiada temu, o co proszą związki zawodowe. Po części rzeczywiście realizuje ich prośbę, więc chciałabym bardzo, żebyśmy się na komisji pochylili nad tym, bo być może jednak jesteśmy w stanie, to są środki z rezerwy budżetowej i ta rezerwa jednak jest dosyć spora w kontekście potrzeb pracowników instytucji, więc żebyśmy się na tej komisji jednak pochylili nad tym, czy możemy spełnić postulaty związkowców z tych instytucji w nieco większym stopniu, ale też bardzo mi zależy nad tym drugim punktem, który wczoraj omawialiśmy dosyć długo z dyrektorem Biura Kultury, to znaczy nad wymyśleniem takiego sposobu rewaloryzacji tych pensji, który byłby możliwy, bo wiemy, że propozycja złożona przez związkowców dotycząca tego, żeby to było zależne od inflacji, nie jest możliwa z przyczyn formalnych. Ja zrozumiałam tę argumentację, myślę, że państwo też. Natomiast można ten mechanizm być może jakoś inaczej wypracować, bo ten problem, że nawet jeżeli teraz będą jakieś podwyżki, to w kontekście wciąż rosnących cen i inflacji za rok ci ludzie będą w tej samej sytuacji. To jest problem, który jest trwały i które no, jakby jednorazowa podwyżka bez względu na to, na czym skończymy tę rozmowę, po prostu go nie rozwiąże. Więc uważam, że to jest bardzo poważny problem i bardzo chciałabym, żebyśmy na Komisji Kultury, ale też w dialogu z Zarządem Miasta po prostu się nad tym pochylili i wymyślili, co z tym zrobić, żeby jednak skutecznie móc wprowadzić mechanizm niejednorazowy, tylko działający na dłużej. Więc rzeczywiście zwracam się z tą prośbą. Pochylmy się nad tym na najbliższej Komisji Kultury. To jest prośba do pani przewodniczącej i zastanówmy się, czy jednak możemy w nieco większym stopniu spełnić te prośby związkowców i też w ogóle pracowników Instytucji Kultury w Warszawie. I to chyba tyle na razie. Dziękuję. Miasto do roku!
Chciałabym teraz zaprosić panią Małgorzatę Borowczyk-Przyborowską. Czy pani Borowczyk-Przyborowska jest z nami? Bardzo panią proszę. Witam prześwietną Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Witam panią burmistrz. Proszę państwa, przyjechałam tutaj z takim pomysłem, żeby wystąpić do państwa o przyznanie Nagrody Literackiej Nobla, a przynajmniej zwrócenie się z takim wnioskiem dla Biura Architektury Miasta Stołecznego Warszawy. Od mniej więcej 3 lat koresponduję z biurem i muszę powiedzieć, że jestem autentycznie zachwycona działalnością literacką. Na bardzo krótkie, konkretne pytania otrzymuję parę stron tekstu. Nie powiem, że o niczym, bo jest przywoływanie decyzji prezydenta, jest przywoływanie aktów prawnych. Natomiast cały czas brakuje w tym wszystkim konkretnej odpowiedzi na bardzo konkretne pytania. I to jest jeden wniosek. Natomiast drugi wniosek, to zastanawiam się, czy też nie powinnam wystąpić o jakąś nagrodę z dziedziny fizyki, bowiem prześwietnemu Biuru Architektury Miasta Stołecznego Warszawy udało się skompensować 12 żelbetonowych kondygnacji na terenie, gdzie plan zagospodarowania stanowi bardzo dookreśloną ilość metrów, jakie co najwyżej może spełniać ten budynek. Natomiast tak na poważnie, proszę państwa, miałam okazję być na Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury, kiedy zagłosowano za przyjęciem iluś tam planów zagospodarowania miasta w obrębie Miasta Stołecznego Warszawy. Dzisiaj miałam okazję obserwować, jak państwo zagłosowali za kolejnym planem zagospodarowania Warszawy. I chciałabym, żebyście państwo zwrócili uwagę na jedno, że tego typu decyzje poza przeprowadzeniem budowy skutkują również pewną jakością życia dla okolicznych mieszkańców, ale skutkują w dłuższym okresie czasu również z użyciem, a właściwie ze zdewastowaniem struktury miejskiej, począwszy od trawników, dróg, a skończywszy na czymś niesłychanie subtelnym, natomiast niesłychanie ważnym, mianowicie poszanowaniem prawa. Otóż na mojej ulicy Jana Pochowskiego, byłego wiceprezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przy prezydencie Starzyńskim, mimo całkowitego zakazu zatrzymywania się, w ramach prowadzonych budów jest uskuteczniany parking dla kilkunastu, zdarza się, samochodów dostawczych na budowę. Nie wiem, jak jest w prawie budowlanym, natomiast w projektach naukowych oprócz pewnego działu stanowiącego opis, czym ten projekt będzie się zajmował, rzeczą absolutnie konieczną jest opisanie warunków realizacji takiego projektu. I oto na działce, której 80% mniej więcej na oko stanowi sam budowany budynek, nie da się w sposób taki, jak to dzieje się w Polsce, przeprowadzić budowy bez korzystania z terenów zewnętrznych. Te tereny zewnętrzne są bądź to dzierżawione i tutaj też mam bardzo dużo zastrzeżeń co do sposobu dzierżawy, ale to może kiedy indziej i z kim innym. Natomiast jest również korzystanie z tkanki miejskiej poza jakąkolwiek umową, kulturą polityczną, kulturą współżycia.
I tutaj niejednokrotnie zwracałam się i do Wydziału Ruchu Drogowego Miasta Stołecznego Warszawy, i do Prześwietnej Straży Miejskiej. I muszę powiedzieć, że jestem zachwycona selektywnym organem wzroku powyższych służb, ponieważ one znakomicie i natychmiast karzą zarówno mandatem, jak i wywiezieniem samochodów prywatnych na lawetach na stosowny parking. Natomiast absolutnie potrafią nie zauważyć na przykład czterech stojących jedna po drugiej, obracających silnikiem, a więc produkujących spaliny, gruszek z cementem, dowożących ten cement na budowę. Mało tego, udaje się nie zauważyć kilku samochodów tamujących ruch na lewoskręcie Alei Wilanowskiej, czyli już trochę bardziej poważnej ulicy dla Warszawy, ponieważ oni tam czekają na wjazd na ten Jana Pochowskiego, bo tam się już nie są w stanie zmieścić. Przeto po pierwsze, tak całkiem na poważnie, bardzo byłabym zadowolona, gdybyście Państwo te plany zagospodarowania czytali z należytą uwagą i zastanowili się również nad tym, jakie skutki dla otoczenia prowadzenie takiej budowy będzie niosło. Bo to, co jest dla mnie skutkiem najbardziej przykrym, to jest atrofia poszanowania prawa. Jeżeli ja od przedstawicieli stojących na tym stanowisku, że powinni przejmować się obowiązującym prawem drogowym, prawem poszanowania prywatności, bądź też wszystkimi innymi tego typu importerabiliami, słyszę w odpowiedzi, kiedy usiłuję wezwać, żeby zajęli się oni tego typu przypadkami, wytłumaczenie nader spolegliwe. Mianowicie, no skoro jest budowa, to trzeba dostarczyć materiały budowlane. Przeto moi wspaniali Państwo radni, weźcie pod uwagę, podejmując pewnego rodzaju uchwały, skutki natychmiastowe, ale i daleko idące odnośnie tego, co będzie się działo po wprowadzeniu prawa miejscowego. I następna jeszcze sprawa do pani prezydent. Usiłowałam przez kilka miesięcy, 8-9, umówić się na rozmowę do prezydenta miasta zajmującego się problemem budowlanym. Czterokrotnie odbiłam się od takiej możliwości z dyspozycją ze strony Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, że ten pan prezydent już przestanie się tym zajmować. Dobrze, jest pani wiceprezydent nowa, ale ona jeszcze jest za świeża i jeszcze się nie wgryzła w materię. Na litość boską, to nie trzeba się wgryzać, to wystarczy użyć po pierwsze wzroku, żeby zobaczyć, co się dzieje. I tutaj służę dokumentacją fotograficzną, którą przekazałam z kilku godzin na ulicy Jana Pochowskiego pani przewodniczącej, jak również odrobiny zdrowego rozsądku i poszanowania prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Annę Orzechowską. Czy jest na sali pani Anna Orzechowska? Nie widzę, zatem zapraszam pana radnego Piotra Wertensztajn-Żłowskiego. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja mam drobiazg organizacyjny bez porównania z tymi problemami, które zostały tutaj umówione w sprawach różnych. Mamy sesję i mam prośbę, czy moglibyśmy wprowadzić aktualizację porządku obrad, jeżeli mamy w ciągu dnia, żebyśmy mieli, ale już dostajemy porządek obrad i materiały i to by po prostu też ułatwiło czytanie materiałów, czyli jakbyśmy wykorzystali tą funkcję sesji, że na bieżąco porządek obrad jest korygowany i wtedy projekty uchwał, które są przecież w formie elektronicznej, moglibyśmy mieć w komputerach. Taki prośba, postulat tutaj grupy radnych. Dziękuję.
Rozpatrzymy, przemyślimy, rozważymy. Także ten postulat bierzemy na poważnie i myślę, że jak będziemy tylko już pracować na sesji, to wtedy będziecie Państwo na bieżąco mogli korzystać także ze zmian, które się będą pojawiać w porządku obrad. Szanowni Państwo, chcę też poinformować, że zgodnie z paragrafem 17 ust. 2 Statutu Miasta Stołecznego Warszawy Komisja do Spraw Nazewnictwa Miejskiego przyjęła plan pracy Komisji do 31 grudnia 2024 roku. Jednocześnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam piątą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Kolejna sesja zgodnie z harmonogramem odbędzie się w dniu 20 czerwca bieżącego roku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.